Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na 39. sesji Rady Powiatu Oleśnickiego 6. kadencji. Witam Panie Radne i Panów Radnych Powiatu Oleśnickiego, witam Starostę Oleśnickiego Pana Sławomira Kapicę, Wicestarostę Pana Stanisława Stępnia, witam Wiceprzewodniczących Rady Panią Annę Kępę i Pana Kazimierza Gębusia, członków Zarządu Powiatu Panią Zdzisławę Jakimiec, Panią Marię Susitko oraz Pana Czesława Teleszkę. Witam również sekretarz powiatu Panią Halinę Szydłowską, skarbnik powiatu Panią Dorotę Wojtkowiak-Huk i naczelników starostwa. Witam również dyrektora powiatowego zespołu szpitali. Właściwie nie ma Pana dyrektora, ale jest Pan księgowy, który reprezentuje dyrektora. Witam również bardzo serdecznie wszystkie osoby obecne dziś na sesji oraz wszystkich oglądających transmisję internetową obrad. Zanim rozpoczniemy obrady, pragnę prosić Państwa o wyciszenie lub wyłączenie telefonów komórkowych, tak aby nam nie przeszkadzały w obradach. Przechodzimy do punktu numer 2, otwarcie sesji. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 17 ustęp 1 i 3 Statutu Powiatu Oleśnickiego otwieram 39. sesję 6. kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Przejdźmy do punktu numer 3, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę, żeby wszyscy radni potwierdzili swoją obecność przy pomocy systemu elektronicznego głosowania. Pani Maria Susitko, poprosimy. Bardzo dziękuję. Na podstawie przedłożonej listy obecności oraz elektronicznego sprawdzenia obecności stwierdzam, że na ustawowy skład Rady 23 radnych w sesji uczestniczy 23 radnych. Stwierdzam więc, że podejmowane przez Radę decyzje będą prawomocne. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu numer 4, przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo Radni, w materiałach na 39. sesję Rady, wszyscy otrzymaliście porządek obrad. Czy są wnioski o zmianę porządku obrad? Nie widzę, więc nie ma. Informuję więc, że porządek posiedzenia został przyjęty. Przechodzimy do punktu numer 5. Przyjęcie protokołu 38. sesji z 26 maja 2022 roku. Szanowni Państwo, w Biurze Rady udostępniony był do wglądu protokół 38. sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 26 maja 2022 roku. Do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynął do niego żaden pisemny wniosek o uzupełnienie lub poprawki. W związku z tym, zgodnie z paragrafem 20 ustęp 4 Statutu Powiatu Oleśnickiego, stwierdza się przyjęcie protokołu. Przechodzimy zatem do punktu numer 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu numer 7. Omówienie raportu o stanie powiatu oleśnickiego za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu z roku 2021. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 30 podpunkt A ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie raport o stanie powiatu oleśnickiego za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działań Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego. Zgodnie z artykułem 32
ustęp 2, punkt 2 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułu 267 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego. Szanowni Państwo Radni, mieliście już okazję zapoznać się z tymi dokumentami. Omówione zostały na posiedzeniach komisji stałych. O zabranie głosu w tym punkcie proszę starostę pana Sławomira Kapicę. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Pozwólcie, że tak w skrócie odniosę się do raportu i do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Pamiętając oczywiście, że rok 2021 był rokiem bardzo trudnym ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Niemniej pomimo tej trudnej sytuacji, licznych ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu robiliśmy wszystko, aby na pierwszym miejscu stawiać na dobro tutaj naszych mieszkańców, na rozwój powiatu. Przy realizacji budżetu za 2021 dla zarządu szczególnie ważne były kwestie finansów powiatu, czyli w jakiej kondycji jest powiat, ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia i sprawami zarządzania mieniem powiatu. Mianowicie takim sprawnym, bo wiadomo, że to też się przenosi na kondycję finansową, jak również istotne były te zadania własne, które były realizowane na bieżąco, czy to zadania zlecone, no i inwestycje, które w trakcie były realizowane w ramach tych działań podjętych, czy to bezpośrednio tutaj w starostwie, czy w jednostkach, które realizują te zadania w imieniu powiatu. I tak, szanowni państwo, między innymi, jeżeli chodzi o te informacje i wydatki majątkowe, tutaj jak macie państwo to opisowe sprawozdanie z między innymi z budżetu za 2021. Tam mamy 30 inwestycji, które są wyszczególnione bez tych zakupów inwestycyjnych, które były realizowane. Tak między innymi tutaj przypomnę, że 13 175 214 211 zł były te wydatki majątkowe. To jest ponad 70%. Planowanych założeń i tak na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie 4 miliony 312. W 2021 wykonano 3 miliony 765 ponad tysięcy złotych i tak przebudowa drogi powiatowej 1473D w miejscowości Boguszyce, tutaj etap piąty, tu też 611 tysięcy inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych 472. Środki własne powiatu tylko 80 tysięcy, środki tutaj też były z gminy Oleśnica 59 ponad. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Dawidowice, to był szósty etap. Koszt inwestycji ponad 363 tysiące. Przebudowa drogi powiatowej 1400D na odcinku Dziadowa Kłoda Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej. To pierwsze wydatki zostały właśnie poniesione już w 2021 roku, blisko 50 tysięcy złotych. Następne oczywiście w roku bieżącym. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj też między innymi to jest z tych decyzji, które zarząd podjął, a wiąże się to z wydłużeniem tego odcinka do realizacji nakładki bitumicznej do samej Dziadowej Kłody. No, dzięki temu ta inwestycja praktycznie, czy ta droga będzie praktycznie zakończona, zostanie tylko mały fragment. Oczywiście przy okazji tego pojawiła się kolejna inwestycja, a mianowicie chodnik w samej Dziadowej Kłodzie. Ona też była zdeterminowana między innymi tą przebudową drogi powiatowej. Następnie przebudowa wiaduktu kolejowego, to też miało miejsce w
głównej mierze w 2021 roku to kwota 2 miliony 400 tysięcy. Przebudowa skrzyżowania ulica Wrocławska, drogi wojewódzkiej 451 z ulicą Solniki, droga powiatowa 1463 w Bierutowie. Tutaj przypomnę, że przekazaliśmy dotację 27 ponad tysięcy. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej, to o którym mówiłem, Dziadowa Kłoda, ulica Słoneczna, drugi etap. Tu było dopiero jakby takie wstępne, tylko małe wydatki. Niemniej teraz w trakcie jest realizacji, także też będą dalsze wydatki poniesione, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Potem przebudowa bloku sportowego, uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jarosława Gaszkiewicza w Twardogórze. I tutaj była pierwsza ta kwota zaplanowana 250 tysięcy złotych. Też również i w tej części ta inwestycja w roku 2022 też miała swój dalszy finał. Tak jak jest już zrealizowana, tak jak i modernizacja pawilonu H, inwestycja realizowana jest w Zespole Szkół Zawodowych. Tutaj był w 2021 projekt. Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu, żeby można było zrealizować już również tą inwestycję. Kompleksowa termomizacja w obiektach należących do Domu Dziecka w Bierutowie. Tutaj też były pierwsze prace przygotowawcze związane z tym w 2021. Teraz trwają też przetargi związane z całą realizacją tego przedsięwzięcia. Przypomnę, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tu było dofinansowanie, czy jest w wysokości 800 tysięcy złotych. Ponadto były kolejne zadania inwestycyjne tutaj zaplanowane i realizowane, które też mają swoje odzwierciedlenie w budżecie. Rozbudowa instalacji tlenowej w powiatowym zespole szpitali w Oleśnicy w wysokości przynajmniej dotacji tutaj z budżetu państwa. Środki, które zostały potem na niewygasy z upływem 2020 roku, i to była kwota 868 tysięcy ponad złoty. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1499 w miejscowości Sadomia Wierzchnia, etap 5, planowana wartość 200 tysięcy. To było też dofinansowanie miasta i gminy Syców. Rzeczywisty koszt realizacji blisko 200 tysięcy złotych. Podobny chodnik był realizowany w Strodomi Dolnej na też drodze powiatowej. Tutaj była wartość inwestycji 620, rzeczywisty koszt 611. Również Dziadowa Kłoda tutaj dofinansowała tą inwestycję. W ramach budżetu roku 2021 również było opracowanie projektu na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Tu planowane wydatki to kwota 125 tysięcy. To też pozyskane z budżetu państwa. One oczywiście przeszły tutaj przez nas i tu realizacja jest na etapie przygotowawczym do, już też do inwestycji przez Państwową Komendę Powiatową. Potem przebudowa, modernizacja kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudowa instalacji sieci CO między budynkami. Tutaj wartość inwestycji 530 ponad 5 tysięcy. Było dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 200 ponad 22 tysiące. Później modernizacja dachu budynku D w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie. Tam za blisko 200 tysięcy złotych została wykonana ta modernizacja tego dachu. Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych. Tu jest inwestycja w drugim liceum. Kwota blisko 800 tysięcy też została tutaj na chwilę obecną zrealizowana. Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowych w budynku liceum ogólnokształcącego w Sycowie. Tutaj też wysokość inwestycji 320 ponad 8 tysięcy. Też udało się nam zrealizować. Przebudowa kotłowni ze zmianą źródła ciepła na stały gaz ziemny też w liceum ogólnokształcącym w Sycowie 550 tysięcy. Tutaj była też inwestycja zakończona. Było wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL 380 ponad 2 tysiące. Rozbudowa z przebudową powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy i tam przekazana była dotacja tutaj z ramienia powiatu 50 tysięcy złotych. Także mamy tą dokumentację, jeżeli chodzi o składanie tych możliwości i wniosków. I tu jakby jest cały czas determinacja zarządu, żeby tą inwestycję realizować i pozyskać na nie środki
zewnętrzne, bo wiemy, że to są też ogromne pieniądze, jakie należy na tą inwestycję wyłożyć. Przypomnę również, że była termomodernizacja budynku pogotowia ratunkowego. Inwestycja została zrealizowana w powiatowym zespole szpitali, tutaj w wysokości 80 tysięcy złotych. Też był zakup agregatu prądotwórczego dla powiatowego zespołu szpitali. Przekazana dotacja w wysokości 250 tysięcy złotych. Potem ona została zwrócona, niemniej też już zrealizowana ta inwestycja jest aktualnie, także też ten zakup się odbył. Przebudowa sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości ponad 1 000 000 zł. Bo całkowita, przypomnę, wartość inwestycji 1 416 000. Także też bardzo duże też dofinansowanie i bardzo, bardzo też cenna i bardzo ważna inwestycja, która została zrealizowana. Instalacja z modernizacją sieci informatycznej, serwerownią, tutaj też również w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Też kwota prawie 36 tysięcy. Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Inwestycja o wartości ponad 600 tysięcy złotych. No to kolejne, mówię, bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o tą jednostkę i dofinansowanie do tej jednostki. Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach drugiego i trzeciego piętra w budynku internatu Zespołu Szkół Specjalnych w Oleśnicy przy ulicy Wojska Polskiego. Wartość inwestycji ponad 500 000. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości 448 tysięcy ponad złotych. I tak w ramach inwestycji również drogowych zaplanowanie również dotacje dla gmin powiatu, bo w ramach bardzo dobrej współpracy też jesteśmy spokojnie, mamy takie też możliwości, że przeznaczamy te środki dla inwestycji, które realizuje gmina w naszym oczywiście imieniu i na terenie dróg powiatowych. I tak wykonano chodnik na drodze powiatowej 1498D i 1499D w miejscowości Szczodrów. Etap pierwszy prawie 250 tysięcy. Przebudowa drogi 1475D w miejscowości Łuczyna poprzez wykonanie nakładki bitumicznej. Tutaj mieliśmy nasze dofinansowanie 500 000 zł. Inwestycja też już zrealizowana. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców tej miejscowości, ale całego powiatu. Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem. Tutaj jesteśmy w trakcie, też jest 30 tysięcy złotych, ale to jest współpraca z gminą Międzybórz a propos realizacji tej inwestycji też w ramach tych wspólnych działań. Powiem, że jeżeli chodzi w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę prawie 2 000 000 zł. A w 2021 zostało przeznaczone 1 740 000 ponad tysięcy i tutaj to jest 21 takich zakupów zostało zrealizowanych, także to też jest taka oszałamiająca i bardzo duża liczba. I tak między innymi zakup dwóch ciągników rolniczych to jest blisko 500 000 zł, zakup zestawu komunalnych 123 000, zakup podnośników przednich, zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy blisko 80 tysięcy złotych, zakup malowarki drogowej 12 ponad tysięcy, zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg 120 ponad 7 tysięcy złotych, zakup pługów do zimowego utrzymania 40 tysięcy, zakup podsypywarek do zimowego utrzymania dróg blisko 120 tysięcy, zakup sprzętu pomiarowego informatycznego dla oprogramowania dla Wydziału GK w Starostwie Powiatowym, to jest 44 tysiące, to jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, budowa data center w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy ponad 144 tysiące złotych, modernizacja sieci LAN tutaj w Starostwie Powiatowym ponad 30 tysięcy, zakup i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi poczty elektronicznej prawie 30 tysięcy, dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans, kombi, van, potrzeby zespołu techniki kryminalnych komendy akurat powiatowej, to też było nasze tutaj dofinansowanie.
80 prawie tysięcy, zakup sprężarki do podtrzymania ciśnienia w samochodzie pożarniczym, to było akurat wsparcie dla straży, blisko 50 tysięcy złotych, zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego naszego tutaj, żeby też było takie zabezpieczenie, blisko 20 tysięcy, zakup pieca kondensyjno-parowego dla tutaj inwestycja domu pomocy społecznej, ponad prawie 60 tysięcy złotych. Zakup krajalnicy blisko 16 tysięcy. Pokazuje, to są też i drobniejsze inwestycje, ale one też są obecne i mają wpływ na kondycję finansową tej jednostki, tak jak i DPS, który przejął z powrotem realizację w ramach sprzętu do pralni. Tam też była inwestycja poczyniona rzędu 70 tysięcy złotych, czy zakup pieca do kuchni w Wiemielnej. Tam wiadomo też, że są bardzo duże potrzeby, ale już jakieś też działania w 2020 roku były podjęte w wysokości 20 tysięcy. Zakup dwóch samochodów bus dostawczych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Też takie duże i bardzo ważne przedsięwzięcie, 170 tysięcy złotych i tutaj ono było na środkach niewygasających, zostało zrealizowane. Też tutaj Państwo byliście informowani. Czy tutaj no to była awaria zakup pieca, jeżeli chodzi o filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, to jest też blisko 30 tysięcy złotych. Ja dziękuję też Państwu, Wysokiej Radzie, bo to są takie na pewno bardzo potrzebne inwestycje i zakupy, które też pozwolą tym jednostkom, które jak wiemy cały czas są niedofinansowane, w jakim stopniu sprostać potem tym wyzwaniom, jakie przed nimi stoją. Dlatego też ważne jest, żeby w tym zakresie też tą informację Państwu przekazać. Co jeszcze? No między innymi, Szanowni Państwo, z tego też informacji, którą otrzymaliście związaną z realizacją budżetu, nie wiem, czy sobie też zdajemy sprawę, bo nieraz po prostu jak się to podsumuje w jednym miejscu, dopiero widać, ile na przykład jest projektów realizowanych w powiecie oleśnickim ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację tych przedsięwzięć, na przykład jeżeli chodzi o oświatę. I tak projekt chociażby Zintegrowani realizuje zespół placówek specjalnych w Oleśnicy. To też są rzędu blisko ponad 30 tysięcy wydatki. Erasmus Plus, liceum ogólnokształcące w Oleśnicy. Też tutaj w 2021 roku około 50 tysięcy. Czy w Międzybożu Erasmus i uczniowie otwarci na świat. Również kolejny projekt, który jest na bieżąco realizowany i był wydatkowany w 2021. Praktyki zawodowe dla uczniów w Sycowie. Projekt, który też ma swoje odzwierciedlenie. No tu można wymieniać, ja tylko dopowiem, że tutaj mamy 15 takich projektów, w tym oczywiście też i tutaj wymieniłem kilka oświatowych, ale jak Państwo macie tam w tej informacji, jest ich bardzo dużo, ale też i są działania Domu Dziecka, jeżeli chodzi o też tego typu dofinansowanie i nakłady, czy DPS również otrzymuje granty na realizację różnego typu projektów. Jest to też do Państwa do informacji, także zakres jest bardzo duży i tych działań na pewno cały czas przybywa, dlatego też tutaj jest też miejsce, żeby o tym powiedzieć. Część jest inwestycji realizowanych oczywiście, które miały swoje odzwierciedlenie w 2021 roku, a obecnie są kontynuowane. One są zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Jakby to nie są zadania jednoroczne. Pamiętacie też Państwo te zawirowania w 2021 roku dotyczące też i Zarządu Dróg Powiatowych, tam się zmieniał 3 razy dyrektor, raz był pan Górecki do końca lutego, potem był pełniący obowiązki pan Zatka
do blisko maja, do końca kwietnia, a od maja stanowisko Zarządu Dróg Powiatowych objął pan Grzegorz Cipyk, który musiał się zmierzyć z tymi zadaniami. Myślę, że mamy świadomość, że też niełatwą drogę podjął, jeżeli chodzi o tamte zmiany, i jest kontynuowana między innymi również ulica Łukanowska i Stawowa, etap drugi i trzeci. Też przypomnę, że w pierwszej kolejności miała być realizowany drugi etap. Tak było też to odzwierciedlone w budżecie. Myśmy celowo złożyli wniosek na dofinansowanie, żeby zrealizować drugi i trzeci etap, i to aktualnie ma miejsce, tak jak i z tą inwestycją Dziadowa Kłoda, Dalborowice, również żeby ta ciągłość była zachowana i praktycznie ta inwestycja zrealizowana. Oczywiście to są czasami trudne decyzje podyktowane niebezpieczeństwem w sensie tej realizacji tych inwestycji, czy to ze środków własnych, gdzie byśmy musieli zaangażować, prawda, te środki własne, czy czekać i pozyskać je ze środków właśnie chociażby z Ładu Polskiego. I tutaj myślę, że przy dofinansowaniu 95% często, oczywiście potem była pewna weryfikacja i czasami było to, załóżmy, 20% udziału własnego, czy w okolicach tych środków, ale tak i tak te kwestie pozyskania tych środków pozwalają, tak jak mówię, część tych inwestycji zrealizować w całości praktycznie, żeby też mieć ten końcowy efekt. Oczywiście no, na pewno teraz dochodzą kwestie tegoroczne i wojny i sytuacji i inflacji, jaka panuje, jak galopuje. To się na pewno też przekłada na obecne inwestycje, a robimy wszystko, żeby żadna złotówka nie została zmarnowana, żeby te inwestycje i te działania, które żeśmy przyjęli, zostały zrealizowane. Tak jak chociażby teraz też dalej kontynuacja tej termomodernizacji obiektu Domu Dziecka, gdzie też tam była kwestia i dokumentacji, ale też i podłączenia do źródła gazu, bo też ten element tam wystąpił, żeby można było spokojnie ogrzewać chociażby ten kompleks gazem ziemnym. Także to są te kwestie, które jakby też były obecne w 2021 roku. Przypomnę, że jest część inwestycji, na które czekamy, a które mają i będą mieć swoje odzwierciedlenie też w 2022 roku. Tutaj ścieżka rowerowa Syców-Komorów, jak również wykonanie chociażby chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa, drugi etap. Tu była również przebudowa drogi 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciągu pieszo-rowerowym. Też jest w trakcie realizacji wykonanie chodnika na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1466D, 1469D w miejscowości Wyszogród zrealizowane. Także tych działań, czy przebudowa przejścia dla pieszych w kierunku Poniatowice, tutaj jest kwestia dalszych działań i projektu. Także tak jak powiedziałem, jest tych inwestycji bardzo dużo i cieszymy się, że jak popatrzy się na ten budżet i na tą ilość, to na pewno robi wrażenia jeszcze jak na tegoroczny, i to, że to w jakim stopniu jeszcze dużo pracy przed nami, ale jak się uda zrealizować, to na pewno to będzie ogromne też przedsięwzięcie. Szpital i wynik finansowy, bo to jest też zawsze ważny element każdego roku, jeżeli chodzi o 2021 rok, zakończył się wynikiem pozytywnym i to jest też na pewno istotne z punktu widzenia jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich, ale też wiemy, jakie zagrożenia już tegoroczne występują
i jak bardzo będzie trudno zachować taki wynik finansowy. Także tym bardziej się cieszymy, że rok 2021 się zakończył dosyć pozytywnie. Dopowiem jeszcze, szanowni państwo, że właśnie w tym roku 2021, to tutaj oczywiście za naszą zgodą i w jakiś sposób wsparciem, czasami opinią, jeżeli chodzi o szpital, to też państwo macie w tych objaśnieniach, jak wygląda chociażby łączna kwota przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szpitalu w 2021 roku, a mianowicie to jest 1 612 000 zł. I tutaj w omówionym okresie dokonano remontów na oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach socjalnych. Przeprowadzono modernizację oddziału neonatologii, wykonano rozbudowę instalacji tlenowej, dokonano wymiany okien w budynku pogotowia ratunkowego oraz pieca. Wykonano remonty klatki schodowej, dachu, garaży, wymiany drzwi, izby przyjęć i tak dalej. No tu jest to oczywiście wszystko wyszczególnione, także pomimo takiego nakładu inwestycyjnego udało się na szczęście ten wynik finansowy zachować. To mówię jeden z fragmentów, bo jak państwo wiecie, no to ta ilość, prawda, tych działań, które są realizowane w starostwie, czy w ogóle w powiecie i tych jednostek jest bardzo duża, dlatego nie chciałbym już, powoli zakończyć, tylko poproszę panią skarbnik jeszcze o takie informacje typowo stricte finansowe związane z tym budżetem na 2021 rok, a także złożyć podziękowania wszystkim państwu za ten rok 2021, mówię, bardzo trudny, złożony, tak jak mówię, panowała i pandemia, i tutaj były różne zmiany, które dotyczyły różnych, czy to jednostek, czy tych działań. Myślę, że tu wszyscy wiemy, jak to wyglądało od środka. Kto miał łatwo, kto miał trudniej, kto tutaj podejmował te wyzwania, które były udziałem roku 2021, a które mają też miejsce teraz obecnie, bo jak powiedziałem, to jest też kwestia pewnej kontynuacji jakby całej kadencji, bo też zakładam, że to nie jest tak i zawsze też to podkreślam, bo tutaj staramy się te działania podejmować. Czasami jest pewna taka sytuacja pewnych zmian, które zachodzą i muszą się związać też z działaniami, które się potem mają wpływ na wynik. Ja na przykład, jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych, no tu jest też taki mocny przykład. Ja myślę, że pan dyrektor też teraz na tyle sobie to już poukładał i na tyle działa tutaj w tym zakresie już od wielu miesięcy, także że też widzimy, jakie to ma też przeniesienie na te działania, ale też przypomnę, że też jako tutaj starostwo realizujemy w ramach Ładu Polskiego te inwestycje, na które otrzymaliśmy środki, które są w Wydziale Rozwoju realizowane przez tutaj pracowników w dużym zakresie. Oczywiście wspomagamy się Zarządem Dróg Powiatowych i ich merytoryką związaną ze znajomością tutaj materii drogowej, ale czy to sam przetarg, czy wszystkie dokumenty i realizacje tych przedsięwzięć, inwestycji jest realizowane na terenie tutaj starostwa. Także ta współpraca też się przebiega bardzo dobrze. Także myślę, że te wyniki będą jak najlepsze, dlatego też bardzo dziękuję tutaj państwu wszystkim, bo zawsze też powtarzam, że to jest praca zbiorowa i każde w tamtym roku też były słowa krytyki, ale też i pozytywne, i to też tutaj przyjmowaliśmy za dobrą monetę, żeby szukać tych rozwiązań pozytywnych i to z każdej strony. To nie jest tak, że każdemu to dobro tutaj powiatu jest na sercu, ale oczywiście są prawa opozycji, że jest moment, kiedy musi zabrać głos i znaleźć te słabe punkty czy i je wyartykułować. I to też trzeba przyjąć
i szanować. Można się z tym zgadzać, można nie, no po to jest ta dyskusja i debata. Niemniej ważne jest, żeby takiego poczucia pewnej misji, którą my wszyscy tutaj mamy, żebyśmy jak najwięcej takie poczucie mieli pozytywne tych zmian, które są wprowadzane poprzez te nasze działania. Dlatego jeszcze raz kolegom tu w imieniu zarządu, bo cały czas też pamiętacie Państwo, że tutaj jest organ kolegialny, który podejmuje decyzje, także w imieniu zarządu bardzo dziękuję wszystkim Państwu radnym z koalicji, z opozycji, ale też i pracownikom tutaj starostwa, jednostek, które realizują te działania w imieniu starostwa powiatowego, bo ja też Państwu wykazałem część tych działań, które my koordynujemy w jakim stopniu. To nie jest tak, że my je sami realizujemy i nikt tutaj sobie nie chce przypisać prawa, że prawda, prawda podejmuje te wyzwania bezpośrednio i realizuje. Tak jak ZDP ma wyznaczone swoje zadanie do realizacji, tak teraz tak powiedziałem, na przykład inwestycje drogowe są realizowane tutaj w tym budynku i też w dużym stopniu ciężar spoczywa bezpośrednio na nas. Pośrednio, jeżeli chodzi o nadzór, to wiadomo, że tymi pozostałymi jednostkami też za nie odpowiadamy, za to, co się dzieje tam dobrego i złego. Także jeszcze raz tu pracownikom starostwa, tak jak powiedziałem, i wszystkim naczelnikom, ale też i szefom jednostek i pracownikom tych jednostek organizacyjnych związanych z powiatem bardzo, bardzo dziękuję. Też i gminom, bo pamiętajcie Państwo, bo też sobie założyliśmy, że chcemy, żeby ta współpraca wyglądała jak najlepiej. Na zarządzie spotykamy się z przedstawicielami jednostek tych samorządowych, żeby też ich wysłuchać, żeby też stwierdzić, co jest najważniejsze i też być gotowi na ich te uwagi, żeby równomiernie rozłożyć te inwestycje na terenie całego powiatu, żeby było takie poczucie sprawiedliwości. Aczkolwiek wiemy, że to jest bardzo trudne i subiektywne i dlatego też potrzeba było czasu, żeby to w jakiś sposób rozgraniczyć i nie skłócić nas, bo wydaje mi się, że bardzo dobra jest taka współpraca tutaj, czy to na zarządzie, czy też tutaj, jeżeli chodzi o Wysoką Radę, przynajmniej tak jak do tej pory ona się układała bardzo, bardzo dobrze. Także jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję i poproszę Panią Skarbnik jeszcze o kilka informacji. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado. Uchwałą budżetową na rok 2021 Rady Powiatu Oleśnickiego nr 21/196/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęto budżet powiatu oleśnickiego, w którym założono uzyskanie dochodów oraz realizację wydatków na tym samym poziomie, to jest 136 010 937 zł. W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu Oleśnickiego planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco. Dochody to kwota 144 520 927 zł, zaś wydatki to 148 425 094 zł. Realizację budżetu wynikająca ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku to dochody na poziomie 153 846 638 zł, co stanowiło 106% planu. Wydatki zaś na poziomie są 135 739 456 zł, co stanowiło 91% planu. Nadwyżka to 18 107 181 zł. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, to ich wykonanie ukształtowało się, tak jak wcześniej powiedziałem, na poziomie 153 846 638 zł. Dochody bieżące i majątkowe zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 102 i 158% planowanych założeń. Biorąc pod uwagę strukturę dochodów, według źródeł największą jego część stanowiły dochody własne na poziomie 61 917 085 zł, co stanowiło 40% wszystkich dochodów.
Najistotniejszą pozycję w tej grupie stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, który udział w dochodach ogółem wynosił 21%. Dochody majątkowe mają prawie 5% udziału w dochodach powiatu, a dochody pozostałe stanowią 14% udziału w dochodach ogółem. Odpowiednio jest to ponad 7 milionów złotych i ponad 22 miliony złotych. Powyżej planowanych założeń zrealizowano m.in. wpływy z różnych opłat, to są głównie wpływy za wypisy i wyrysy geodezyjne, 158%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, to jest 139%. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, czyli sprzedaż nieruchomości powiatu, to jest 125%. Wpływy z podatku dochodowego do osób prawnych, to jest 121%. Oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej 110%, a wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to jest 108%. Jeżeli chodzi o wpływy z podatków od osób prawnych, wykonano je w wysokości 31 689 654 zł i są one o 4 miliony wyższe niż w roku poprzednim. Natomiast jeżeli chodzi o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost tutaj był niewielki, bo tylko w stosunku do roku 2020, bo tylko o 7 tysięcy. W 2021 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu oleśnickiego zrealizowano na poziomie 125% planu, zorganizowano 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości, a łączny dochód z tytułu sprzedaży tych nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym wyniósł 6 286 218 zł. Drugim źródłem dochodów powiatu była subwencja ogólna w wysokości 56 063 780 zł, co stanowiło 36% dochodów, z największym udziałem części oświatowej 29% i tu jest kwota 44 897 717 zł. Dotacje celowe to 21% wszystkich dochodów powiatu, a najważniejszą pozycją w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, których udział w dochodach ogółem wynosi odpowiednio 10% i 9% dochodów wykonanych. Jeżeli chodzi o liczbowe ich wykonanie, to tutaj są dotacje z zakresu administracji rządowej. To jest 15 586 212 zł. Dotacje na realizację zadań własnych to jest 14 374 701 zł. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego to jest 2 926 620 zł. A dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to jest 295 262 zł. Dochody w ramach państwowych funduszy celowych, choć ich udział w ogólnych dochodach jest niższy niż 5%, to ich wartość ukształtowała się na poziomie prawie 2 600 000 zł. Są to Fundusz Dróg Samorządowych 1 318 123 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to jest 800 000 zł, Fundusz Rozwoju Przewozów Pasażerskich 112 000 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 367 tysięcy złotych. Środki pozyskane z innych źródeł, tutaj jest grant z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na walkę z pandemią COVID-19 w wysokości 122 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wydatki, to planowane wydatki 2021 roku wykonano w wysokości 135 739 456 zł i stanowią one 91% planowanego budżetu rocznego po zmianach. W strukturze wydatków wydatki bieżące i wydatki majątkowe to odpowiednio 90 oraz 10% poniesionych wydatków ogółem. Z wydatków bieżących dwie największe pozycje stanowią wydatki na wynagrodzenia, których udział w wydatkach ogółem wynosi 59%, to jest kwota ponad 80 milionów, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest 20%, ponad 26 milionów złotych.
Z budżetu powiatu w 2021 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące na kwotę 7 471 298 zł i stanowi to 97% wykonania planu oraz 5,5% udziału w ogólnych wydatkach roku 2021. Największą grupą dotacji to dotacje na zadania oświatowe w wysokości 6 078 000 zł i to jest 81% ogólnej wartości wszystkich przekazanych dotacji. Dotacje na pozostałe zadania bieżące to kwota 1 393 000, to jest 18% ogółu przekazanych dotacji. Wydatki na obsługę długu powiatu olesińskiego wynoszą 706 188 zł i stanowią zaledwie 0,5% ogółu wydatków. Natomiast w roku 2021 nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ nie było problemów ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych przez powiatowy zespół szpitali w Oleśnicy, a które my poręczaliśmy. Wydatki majątkowe roku 2021 to, tak jak pan starosta powiedział, to jest 13 175 221 zł. Największą grupą wydatków majątkowych w 2021 roku to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wynosiły one 11 435 560 zł i stanowiły 87% wydatków majątkowych. Dotacje na zadania inwestycyjne kształtowały się na poziomie 1 739 650 zł i stanowiły 13% wydatków majątkowych. Jeżeli chodzi o główne obszary, gdzie były ponoszone wydatki majątkowe, to w obszarze oświaty, kultury i sportu. Wydatki majątkowe tutaj zrealizowano na łączną kwotę 3 216 108 zł i stanowiły one 98% planowanych założeń. Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego wydatkowano łącznie 266 000 zł. Tutaj były realizowane dwie inwestycje. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 2 950 108 zł i dotyczyły 6 inwestycji, a tutaj dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest w wysokości 1 164 744 zł i 73 grosze. W obszarze zdrowia i pomocy społecznej wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 3 424 878 zł i stanowiło to 91% planowanych założeń. Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 51 490 zł i zrealizowano ją w 100% na inwestycję kompleksową termomodernizacja w obiektach należących do Centrum Administracji Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 3 015 096 zł. Tutaj były realizowane 6 inwestycji, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest na poziomie 1 981 168 zł. W ramach pozostałych inwestycji zakupowych wydano kwotę 358 287 zł. W obszarze infrastruktury i bezpieczeństwa wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 6 284 414 zł, co stanowiło 54% planowanych założeń. Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 3 448 112 zł i zrealizowano ją w 86% na 7 inwestycjach. Pozostałe zadania inwestycyjne planowano w kwocie 6 189 573 zł. Zostały zrealizowane na kwotę 1 701 354 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 525 496 zł. Wykonano tu 6 inwestycji drogowych, 3 inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i 3 przez gminy powiatu oleśnickiego oraz 1 inwestycja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach pozostałych inwestycji zakupowych zaplanowano 1 340 000 zł, wykonano na kwotę
1 134 947 zł na 10 zakupów inwestycyjnych oraz jedną dotacją na Fundusz Wsparcia Policji. Ostatnią grupą inwestycji to zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Tutaj zostały wykonane 4 zakupy na 98% planowanych założeń na kwotę 249 813 zł z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 40 000 zł. Jeżeli chodzi o przychody i rozchody w budżecie powiatu oleśnickiego, w roku 2021 powiat nie zaciągał nowego kredytu długoterminowego. W ciągu roku nie skorzystano również z kredytu krótkoterminowego, bo nie było takiej potrzeby. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono przychody w wysokości 8 256 834 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 352 667 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami, to jest kwota 2 758 095 zł, rozliczenia środków unijnych, to jest kwota 1 146 071 zł. A rozchody 2021 roku to jest kwota 4 352 667 zł. Jeżeli chodzi o stan należności na dzień 31 grudnia, wyniósł on 2 048 958 zł i stanowi on 1% dochodów wykonanych budżetu. Stan zobowiązań natomiast to jest kwota 5 980 260 zł i to jest 4% wydatków wykonanych budżetu. Zadłużenie powiatu jest corocznie spłacane i na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 38 869 999 zł i stanowi 25% wykonanych dochodów budżetowych powiatu oleśnickiego w 2021 roku. Wierzycielem tych zobowiązań powiatu jest Getin Nobel Bank. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście i pani skarbnik. Przechodzimy do punktu numer 8. Debata nad raportem o stanie powiatu oleśnickiego. Podpunkt A. Wystąpienie radnych. Szanowni państwo radni, otwieram debatę. Bardzo proszę. Oj, przepraszam. Bardzo proszę, pan radny Józef Szmaj. Proszę państwa, szanowni państwo radni, po wystąpieniu pana starosty praktycznie tu już by można nic nie mówić, tylko się zastanowić, czy właściwie odniósł się do tematyki dzisiejszego posiedzenia i tej tematyki, którą teraz omawiamy. Chodzi mi o to, że pan starosta głównie powinien się skupić na budżecie i wykonaniu budżetu za rok 2021, a nie opowiadać nam, co było w 2020 i co będzie się działo głównie w 2022 roku. Ale to tyle słowem wstępu. Przedstawię państwu stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej na temat prawie raportu o stanie powiatu oleśnickiego za 2021 rok oraz odniosę się do kolejnego punktu, jaki będzie przedmiotem dzisiejszej sesji, to jest udzielenia zarządowi powiatu oleśnickiego wotum zaufania z wykonania budżetu za 2021 rok. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym
z 5 czerwca 1998 roku z późniejszymi zmianami radni dokonują corocznie gruntownej analizy wykonania budżetu za rok miniony na podstawie sprawozdań budżetowych oraz podsumowują działalność zarządu powiatu, w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Dokumenty finansowo-księgowe oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszą się do gospodarki finansowej powiatu i jednostek podległych. Natomiast raport daje nam, radnym i mieszkańcom, w sposób kompleksowy wiedzę o realizacji zadań w zakresie inwestycji i remontach na powiatowych drogach i chodnikach szeroko pojętego zakresu inwestycji na drogach powiatowych i chodnikach, zakresu komunikacji, transportu, wielu innych działów. Można określić, że raport pokazuje dobre i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla powiatu. Daje możliwość obiektywnej oceny pracy starosty i zarządu powiatu w 2021 roku w porównaniu do lat poprzednich. Szanowni radni, przechodząc do szczegółów raportu, na uwagę zasługuje niepokojące zjawisko zmniejszającej się liczby mieszkańców powiatu. I tak, w 2019 roku było ich ponad 105, prawie 106 tysięcy. Na 31 grudnia 2021 jest to liczba 103 726 osób. Przez dwa lata ubyło prawie 2000 osób. Jest to dzielnica miasta lub liczba mieszkańców kilku wsi. Z raportu wynika, że zarząd powiatu praktycznie nie wie, nie zauważa, nie diagnozuje tego problemu, a szkoda. Kolejne negatywne zjawisko pokazuje, jak mało uwagi zarząd powiatu poświęca na realizację własnych programów i strategii. Realizacja w wielu przypadkach odbiega od rzeczywistości. Przykładem może być powiatowy program ochrony środowiska. A paradoksem jest to, że dachy wielu budynków należących do powiatu kryte szkodliwym eternitem niechlubnie w powiecie przodują. Na przykład kompleks po szkolnym gospodarstwie rolnym w Bierutowie. Dużo uwagi w raporcie poświęcono organom samorządowym, statutowym Rady Powiatu, ale głównie dlatego, aby uzasadnić bezmyślne, bezzasadne, nie licząc się z kosztami, powołanie nowej, 7. Komisji Rady wyłącznie po to, aby funkcję przewodniczącego powierzyć radnemu koalicji rządzącej powiatu. Jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej byliśmy przeciwni takiej zmianie. Podobnie jak podwyższeniu prawie do najwyższych możliwych stawek wynagrodzenia dla starosty i diet radnych. Pokazaliście Państwo w głosowaniu, co dla radnych klubu ruchu samorządowego powiatu oleśnickiego i klubu Prawa i Sprawiedliwości jest najważniejsze. Oczywiście stanowiska i pieniądze. Można powiedzieć, że osiągnięty został cel, ale pozostała wielka kompromitacja poprzedzona akcją wywołaną w dniu 18 czerwca 2020 roku. Z perspektywy czasu widać, że nie usprawniło to pracy Rady i Komisji. Zarząd powiatu pracuje mniej efektywnie, o czym świadczy ilość inwestycji drogowych i innych. Liczba podejmowanych uchwał zmniejszyła się o prawie połowę. Za to zwiększyła się liczba spraw do załatwienia.
protokołach z posiedzeń zarządu coraz częściej czytam, że zarząd ponownie się pochyli, zajmie lub zajmie sprawą, bez określenia ostatecznej daty jej załatwienia. Negatywnie oceniamy pracę komisji rewizyjnej, której pracami kieruje przedstawiciel koalicji rządzącej powiat. Przykładem jest sposób załatwienia interpelacji z 26 czerwca 2021 roku, której termin kontroli wyznaczono na wrzesień 2022. To jest 15 miesięcy od daty złożenia, a sprawę można załatwić w jeden lub kilka dni. Uważamy, że pracami tej komisji w celu poprawy jej efektywności w przyszłości powinien kierować nie nominat partii politycznej czy przedstawiciel koalicji rządzącej powiatem, a radny klubu opozycyjnego lub osoba niezależna. Szanowni Państwo radni, przed omówieniem finansów powiatu warto przypomnieć stanowisko klubu radnych Koalicji Obywatelskiej wygłoszone 17 grudnia 2020 roku przed przyjęciem budżetu na 2021 rok. Wówczas stwierdziliśmy, że planowany budżet jest zachowawczy. Nie wprowadza żadnych nowych działań i inwestycji. Będzie jedynie kontynuacją kilku zadań rozpoczętych przez poprzedni zarząd powiatu. Brak własnego planu, programu działania, wizji oraz decydowania i szybkich decyzji to porażka tego zarządu i osobiście pana starosty. W 2021 roku wykonano zaledwie, proszę Państwa, zaledwie 600 metrów bieżących dróg i 738 metrów bieżących chodników wymienień. Między innymi polegały prace na dokończeniu przebudowy, a właściwie ostateczne rozliczenie wiaduktu Oleśnica-Rataj, dokończenie przebudowy drogi 1473D w Boguszycach, 600 metrów bieżących. Etap szósty budowy chodnika przy drodze 1460D w Zawidowicach, 340 metrów bieżących. Etap piąty budowy chodnika przy drodze numer 1499D w Stradomii Wierzchniej, 128 metrów bieżących. I etap pierwszy budowy chodnika w Stradomii Dolnej o długości 270 metrów bieżących. Takiego sukcesu nie było od początku samorządu powiatowego. Chyba zazdroszczą nam wszystkie powiaty w kraju. Ale żeby było śmieszniej, dwukrotnie dokonano uroczystego odbioru chodnika w Stradomii Wierzchniej i Stradomii Dolnej o łącznej powierzchni 398 metrów bieżących. Przypominamy, że na lata 2020 i 2021 było wiele przygotowanych projektów do realizacji. Czekały inwestycje z decyzjami na budowę i pełnym zabezpieczeniem środków finansowych pozyskanych z zewnątrz i własnych. Ta opieszałość w działaniu zarządu będzie powiat, a właściwie podatników kosztować dodatkowe setki, a nawet miliony złotych. Przenoszenie zadań na kolejne lata to czysta strata czasu i pieniędzy. Nadarzyła się znakomita okazja na pozyskanie większych środków dla powiatu, gdyż w 2021 roku, podobnie jak w roku bieżącym oczywiście, rząd przeznaczył na cele inwestycyjne w drogownictwie, remontach obiektów, szkół, służby zdrowia, opieki społecznej, w tym PDPS, znaczne środki. Takich możliwości nie było w latach poprzednich. Pozostaje otwarte pytanie. Czy samorząd powiatu oleśnickiego w pełni to wykorzystał? Naszym zdaniem odpowiedź jest jednoznaczna. Nie w pełni zarząd powiatu wykorzystuje możliwości pozyskania dodatkowych środków. Obowiązuje zasada. Chwalimy się tym, co nam przydzielono.
Wypada również przypomnieć Państwu radnym, że poprzedni zarząd powiatu określił priorytety i plan działania na 6. kadencję Rady Powiatu. Jednym z kilku była poprawa jakości dróg powiatowych. Od pierwszych dni z całą determinacją realizował zadania inwestycyjne, w wyniku czego w latach 2019-2020 wykonano ponad 30 km nowych nawierzchni dróg powiatowych i prawie 5 km chodników. Wydatkowano na ten cel ogółem ponad 25 milionów złotych. W jednostkach oświatowych na inwestycje, przypomnę Państwu, w 2019 roku zostało przeznaczonych ponad 7 milionów złotych. W 2021 przed chwilą mieliśmy dane podane zaledwie 3,5 miliona złotych. Po akceptacji Rady Powiatu przygotowano 3 wersje planów z wstępnymi kosztorysami rozbudowy szpitala w Oleśnicy. Wy, Państwo radni koalicji rządzącej, tworzycie nowe wizje, nowe plany rozbudowy. Wydajecie pieniądze bez widocznych efektów. Potrafiliście Państwo przez półtora roku skutecznie zahamować rozwój powiatu. Przytoczone fakty pozostawiam bez komentarzy. Wysoka Rado, analizując budżet powiatu za 2021 rok, widzimy, że dochody zamknęły się kwotą ponad 153 miliony złotych, co stanowi 106,5 praktycznie planu. Zaś wydatki kwotę 130, prawie 6 milionów złotych, co stanowi 91,45% wykonania. W budżecie powstała ogromna nadwyżka ponad 18 milionów złotych. Dokonując merytorycznej oceny, można jednoznacznie stwierdzić, że nadwyżka ta powstała głównie z niewykonania lub przesunięcia w czasie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz otrzymaniu zwiększonych dotacji. Nastąpiło pośpieszne wyzbywanie się majątku powiatowego, nie zawsze za korzystną cenę. W tym przypadku dotyczy to gruntów rolnych o powierzchni ponad 85 hektarów, które to pani radna w 2019 roku nazywała srebrami rodowymi. Apelowała wówczas, że nie należy się ich wyzbywać bez potrzeby. I co powie dzisiaj? Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że dochody z tytułu podatków za 2021 rok wyniosły 109,1%. Podatki od osób fizycznych przekroczyły 31 milionów i wyższe od zakładanych były o ponad 4 miliony. I od osób prawnych 853 tysiące przy zakładanych 700 tysiąca złotych. Trudno doszukiwać się tu szczególnego udziału zarządu powiatu. To wyłącznie podatnicy wykonują się z obowiązujących praw. Z niepokojem obserwujemy brak zdecydowanego działania zarządu powiatu w zakresie wysokiego stanu należności powiatu. Zaległości z tego tytułu przekraczają kwotę ponad 2 milionów złotych. Dodatkowo dowiadujemy się, że istnieją od kilku lat w sądzie sprawy sporne radnego z powiatem w zakresie roszczeń finansowych w znacznych kwotach. Czy tak powinno być? Do tej pory nie podjęto skutecznych działań w celu wyjaśnienia spraw, które zostały ujawnione w protokole z kontroli doraźnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy przeprowadzonych dnia od 20 maja do 14 czerwca 2019 roku na podstawie upoważnienia z dnia 17 maja 2000 wydanego przez starostę oleśnickiego.
Należy postawić pytanie i niezwłocznie wyjaśnić, kto decyduje lub jakie rekomendacje i od kogo otrzymuje zarząd powiatu wyżej wymienionych spraw. Szanowni radni, mając tak znaczną nadwyżkę budżetową, o której było wiadomo przynajmniej już, nim się zakończyła pierwsza połowa roku, zarząd powiatu powinien część tych środków przeznaczyć na dużo wcześniejszą spłatę raty kredytu za 2021 rok i pomyśleć o kolejnej przedterminowej spłacie raty za 2023 rok, co przyniosłoby dodatkowe oszczędności, a raczej ograniczyło koszty odsetkowe około kilkuset tysięcy złotych, bo przed chwilą słyszeliśmy, ile płacimy odsetek z tego tytułu. Zarząd powiatu w 2021 roku nie poczynił żadnych starań czy negocjacji z bankiem kredytującym w zakresie symetrii oprocentowania lokowanych środków na rachunkach w zestawieniu do rosnącego oprocentowania kredytu. Nie podjęto również rozmów z bankiem obsługującym bieżące rachunki starostwa i jednostek podległych. W tym czasie, przypomnę, było możliwe wynegocjowanie odsetek od lokat bankowych na poziomie minimum od 0,5 do 2,5% w skali roku. Przytrzymywanie wielomilionowych środków budżetu przez cały rok na nieoprocentowanych rachunkach to również ogromna strata dla budżetu powiatu. Te dwie sprawy, podobnie jak wiele innych, pokazują, że myślenie dla zarządu powiatu to abstrakcja, niewiedza czy zwykła niegospodarność. Padły sugestie w tym zakresie. Zwracano uwagę na komisjach budżetu i rozwoju powiatu, ale głosy pojedyncze nie brane są pod uwagę. Taka jest logika funkcjonowania obecnej władzy. Proszę Państwa, przynajmniej uważam, 10 do 15% najwyżki budżetowej należało przeznaczyć na podwyżki dla pracowników o najniższych i minimalnych wynagrodzeniach. Między innymi w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Domu Dziecka w Bierutowie, Służbie Zdrowia, Opiece Społecznej czy tutejszej administracji samorządowej. Część środków z nadwyżki, dokonując remontów w szkołach, można było dodatkowo przeznaczyć na instalację kolektorów słonecznych lub zakup pomp ciepła, podobnie jak to miało miejsce w 2019 roku podczas remontów w Zespole Szkół Zawodowych w Tycowie. Bardzo krytycznie oceniamy pracę zarządu powiatu w zakresie braku przygotowania uchwał i przedstawienia ich Radzie Powiatu w celu podjęcia działań w zakresie powierzenia zadań powiatowych, w tym dotyczących przekazania miastu Oleśnica części dróg powiatowych, szczególnie tych, które prowadzą do nowo budowanych osiedli domów jednorodzinnych, jak również godziwego współfinansowania prowadzonych obecnie remontów dróg powiatowych w obrębie miast. Szanowni Państwo Radni, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w minionym roku na komisjach i sesjach rzeczowo wskazywał słabe punkty działalności Zarządu i Rady Powiatu oraz przygotowanego i przyjętego budżetu na 2021 rok. Wielka szkoda dla powiatu, że przy takich możliwościach rozwojowych, przygotowanych i przedstawionych przez poprzedni zarząd w wielu dokumentacjach na remont dróg i chodników oraz zabezpieczone środka na ich realizację, tak niewiele zrobiono. Reasumując powyższe, możemy stwierdzić, że mocną stroną powiatu oleśnickiego jest jego położenie, obszar, potencjał ekonomiczny i intelektualny. Bliskość aglomeracji wrocławskiej, dobre połączenia kolejowe oraz z autostradami ósemką i czwórką to szansa dalszego rozwoju. Niepokojącym dla mieszkańców przy wzroście kosztów przejazdów jest fakt,
słabego rozwoju komunikacyjnych połączeń lokalnych, o czym należy pamiętać ze znacznym wyprzedzeniem. Słabą stroną okazała się cała sfera zarządzania powiatem. Mała liczba inwestycji oraz znaczne obciążenie kredytowe powiatu i szpitala powiatowego. Mając na względzie przytoczone przykłady świadczące o niegospodarności, pasywność i zaniechanie, wystawiają negatywną ocenę pracy zarządu powiatu za 2021 rok. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej nie udzieli zarządowi powiatu wotum zaufania. Zagłosujemy przeciw zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Zagłosujemy przeciw absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu radnemu. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie debata nad raportem o stanie powiatu oleśnickiego. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Zdzisława Jak-Niemiec. Bardzo proszę. Wielce szanowny kolego, podkreślam z całym szacunkiem pana doświadczenie i wiedzę samorządową, ale to chyba nie był ten punkt na oświadczenie klubu. Ten punkt to jest punkt 10d, przedstawienie opinii sprawy komisji rady. Ja tutaj nie prowadzę sesji, panie przewodniczący, ale chciałam powiedzieć, że trochę to był falstart z tej strony, no ale to się zdarza w życiu osobistym też i w ogóle. Także my przedstawimy stanowisko klubów, ale w tym punkcie 10d. To tylko tyle chciałam powiedzieć, że... Dobrze, ja chciałem tylko dopowiedzieć, że pan radny Józef Szmaj miał prawo wygłosić stanowisko również w tym punkcie, w punkcie debaty. Kto z Państwa chciałby zabrać głos, szanowni Państwo? Bardzo proszę, pani radna Renata Wojciechowska. W nawiązaniu do wystąpienia pana radnego Szmaja. Teraz słychać? Dobrze? Tak. W nawiązaniu do wystąpienia pana radnego Szmaja chciałam tylko sprostować przedstawioną przez niego pewną informację. Czuję się w obowiązku jako przewodnicząca Komisji Oświaty to zrobić. Mianowicie podał pan, że w 2021 roku przeznaczono na wydatki, powiat w oświacie przeznaczył 3,5 miliona. To o tyle jest prawda, że to są inwestycje. Natomiast wraz z nimi całe wydatki wynosiły w 2021 roku 11 milionów 45 tysięcy 254 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz głos chciał zabrać pan starosta Stępień. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym się odnieść do wystąpienia pana radnego Józefa Szmaja, no i jednocześnie do stanowiska całej koalicji. Szanowni Państwo, o demokrację walczyło wielu ludzi, wielu ponosiło ofiary. I zdobyczą demokracji jest krytyka rządzących. Ale ta krytyka rządzących musi być jakaś uzasadniona, poparta dowodami i faktami. Słuchając stanowiska wygłoszonego przez pana radnego Szmaja, odnoszę wrażenie, że w zarządzie są sami jacyś ludzie nie mający pojęcia o prawie o czymkolwiek, a szczególnie o zarządzaniu. To jest bardzo
niewłaściwe. Z jakiego powodu? Postaram się przedstawić dowody, dlaczego tak jest. Otóż, Szanowni Państwo, można wygłaszać jakieś opinie czy stanowiska, a ogólnikowo, bez podejścia takiego typowo biznesowego, i wielu ludzi, którzy nie interesują się tutaj działaniami, szczegółami, jakie się dzieją w powiecie, inwestycjami, to przyjęłoby to, że faktycznie ta koalicja kierująca powiatem to jest beznadziejna. Szanowny Panie Radny, tłumaczyłem na komisji dwukrotnie, ale jakoś to, no trudno, żeby do Was to dotarło. Chodzi ciągle o tą nadwyżkę, odniosę się teraz do tej nadwyżki 18 milionów w roku 2021. Skąd się wzięła ta nadwyżka? W roku 2021 to był rok bardzo trudny, covidowy, a mimo tego wpłynęło do budżetu, gdzie nie było planowane, z PIT-u 2 413 319 zł. Kar 181 533. Z opłat geodazyjnych więcej o 555 795. Sprzedaż mienia, ze sprzedaży mienia więcej wpłynęło do budżetu 1 286 218. Wpływy z rozliczonej termomodernizacji szkoły w Sycowie 4 886 794. Łącznie dało to kwotę większych wpływów w powiecie, w naszym starostwie w roku 2021 o sumę 9 323 659 zł. Ponadto chciałbym podkreślić jeszcze raz, dlaczego ta nadwyżka powstała, jeśli w oparciu o inwestycje drogowe, gdzie Pan podkreślił, że faktycznie bardzo mało wykonanych zostało tych inwestycji. No i jeśli chodzi o rok 2021, to może tych inwestycji było mniej. Z jakiego powodu? Szanowni Państwo Radni, proszę to zrozumieć. Co by było lepsze, gdybyśmy zastosowali inny wariant, czy tą drogę, którą nam wskazuje tutaj no, szanowna opozycja. Dla przykładu, w budżecie mieliśmy zapisane na rok 2021 na remont drogi Wyszogród-Cieśle 1 222 000. Na budowę ulicy Łukanowskiej Stawowa 3 257 000. Na budowę chodnika w Zbytowej 1 000 000. Dziadowa Kłoda Dalborowice 760 tysięcy. Czy należało wydać w roku 2021 te środki, których i tak by zabrakło na te inwestycje? Natomiast wiedząc, co Pan również bardzo mocno skrytykował, to, że nie została wykorzystana sytuacja pozyskania środków rządowych, myśmy na te inwestycje pozyskali kwoty kilkukrotnie wyższe. W roku 2021 w historii powiatu nie było tak, żeby powiat otrzymał dotacji rządowych w wysokości 18 milionów, a te otrzymane w roku 2022 na 2023 8,5, czyli łącznie pozyskano 26,5 miliona środków zewnętrznych. W roku 2022 z rozpoczętych i niezakończonych inwestycji 2021 realizowane są i część ukończonych inwestycji na kwotę łącznie 32 milionów. Wykonywane są nakładki na drogach obecnie i na część zakończonych na odcinku około 21 kilometrów. Na rok 2023 już mamy z pozyskanych pieniędzy z Polskiego Ładu na drogi na długość około 10 kilometrów. Także to naprawdę to zostanie nadrobione. Gdybyśmy wykonali inwestycje, nie czekając na to, że otrzymamy środki z Polskiego Ładu, to wydalibyśmy te pieniądze własne,
A gdybyśmy zapisali do Polskiego Ładu inne inwestycje, nie mielibyśmy środków na wkład własny. Teraz niektórzy gospodarze gmin, kiedy się zwracamy o dofinansowanie z Polskiego Ładu, no są w różnej sytuacji finansowej i naprawdę, no kiedy nas nie wesprą w środkach własnych, to i tak te inwestycje wykonamy. Podałem tutaj takie dane, że w historii powiatu nie było, jeszcze raz powtórzę, inwestycji zaplanowanych na 32 miliony, które są realizowane, mają podpisane umowy. Nie było takiej skali pozyskanych środków finansowych rządowych, łącznie około 26,5 miliona złotych. Mamy podziękowania od dyrektora Domu Dziecka w Bierutowie. Realizowane są inwestycje 1 150 000, to wskazuje nam, że to jest kwota rekordowa, że takich środków jeszcze nie było przeznaczonych na dom dziecka. Mamy również dane, jakie inwestycje w PDPS Ostrowina, około 2 400 000. Dyrektor też wskazuje, że takiej skali inwestycji w roku 2021 nie było jeszcze w historii w ciągu jednego roku wykonanych. Udało się sprzedać grunty za kwotę w roku 2021 za kwotę około 6 200 000. Tutaj pan radny wskazał, że wyprzedawane były w cenach niskich. Szanowny panie radny, z jednego z przetargów uzyskano kwotę około 80 tysięcy za 1 hektar. Czy to jest kwota niska? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego wymieniłem przyczyny powstania tej nadwyżki, a następnie, mając na uwadze, żeby nie wyzbyć się środków własnych, ponieważ składaliśmy wniosek również w Polskim Ładzie o budowę, ośrodki na budowę bloku operacyjnego. Gdybyśmy się wyzbyli środków własnych, a otrzymalibyśmy pieniądze na blok operacyjny, szpital musiałby zaciągać kolejne kredyty, a szpital w tym roku spłaca już ponad 2 miliony kredytów dotychczasowych. Także proszę brać to bardziej tak biznesowo. Nie to, żeby się wyzbyć środków, nie w ten sposób. Wyzbywamy się, a potem szukamy kredytu. Widzimy, w jakich odsetkach dzisiaj byśmy musieli zaciągać kredyty, gdybyśmy dostali środki na szpital. To jest numer jeden. Pan radny Tomasz kiedyś wspomniał, że szpital to jest oczkiem w głowie. I panie radny, mamy to na uwadze. Jak nie otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, będziemy z Krajowego Planu Odbudowy starać się o pieniądze, o duże pieniądze na nowoczesny blok operacyjny. Także tutaj takie wyjaśnienia. Ponadto w trudnym roku covidowym 2021 powiat spłaca długi. My oddłużamy powiat, a jednocześnie wykonujemy inwestycje, mając na uwadze 2021, 2022, inwestycje, jakich w skali powiatu jeszcze nie zrealizowano. Czy się szanowna opozycja zgodzi z tym, czy nie, ale liczby i kwoty wydatkowane tutaj mu powiedzą prawdę. To byłoby tyle. Tu jeszcze pan radny się wypowiadał tutaj na wiele wątków i zajęłoby to bardzo długo, odnosząc się do każdego, dlatego że już jesteśmy częściowo zmęczeni długimi wystąpieniami pana starosty, pani skarbnik. Także ja bym chciał w takich kwestiach tutaj liczbowych odnieść się do tego, że ten budżet jest rozwojowy. Zarząd żadnych pieniędzy z roku 2021, które nie zostały wydatkowane, nie zmarnował i te pieniądze są wszystkie przeznaczone na inwestycje w roku 2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Kto z państwa chciałby zabrać głos w debacie? Nie widzę, dziękuję. Chyba że przepraszam panie radny. Bardzo proszę, pan radny Jan Dżugaj. O, jest, już działa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Raport o stanie powiatu jest to dokument, który daje Wysokiej Radzie i mi też wiedzę o zmianach, które na obszarze naszego powiatu się dokonały na przestrzeni określonego czasu i te zmiany mają wpływ pozytywny na warunki życia i funkcjonowania mieszkańców powiatu lub niektóre zjawiska mają negatywne ujęcie, oddziaływanie. Proszę o wybaczenie, ale panie starosto Kapica, pan przytaczając słusznie poniesione wydatki na poziomie 10 tysięcy złotych, 15, 40, 28. Pan słusznie tutaj tu czas nam zabrał i o tym mówił, ale pan nie powiedział, w jaki sposób to zmieniło diametralnie warunki życia dla mieszkańców powiatu, których o zgrozo stwierdzamy, że ubywa na przestrzeni od zakreślonego czasu, bo gdyby nie ubyło tych podatników na przestrzeni 2001 roku, to proszę zauważyć, że udział w PIT-ach byłby znacznie wyższy. W CIT-ach niekoniecznie, ale w PIT-ach tak. To jest po pierwsze. Czyli raport powiatu jest dla mnie jako radnego dokumentem, który mnie upoważnił się do podpisania pod stanowiskiem Koalicji Obywatelskiej. W zupełności się zgadzam z tym stanowiskiem, które w naszym imieniu przedstawił pan radny Szmaj. Na temat walki o demokrację to nie chcę się tutaj spierać, czy pan wicestarosta walczył o demokrację, czy nie. Na pewno wielu z nas miało swój udział i zostawmy to dla siebie i dla potomnych, którzy najlepiej wiedzą, ile kto wysiłku włożył. Panie wicestarosto, podnosi pan, że ciężki rok covidowy, słusznie my się zgadzamy w zupełności. COVID, niejednokrotnie pytaliśmy jako członkowie władzy uchwałodawczej powiatu. Pytaliśmy, jak COVID ma wpływ na dyspozycyjność pracowników samorządowych powiatu oleśnickiego. Proszę o wybaczenie, ale pan nie był, ani pan starosta zorientowany, jaką to spowodowało absencję w pracy pracowników samorządowych. I dzisiaj przywoływanie COVID-u i skutków COVID-u, że zadania z 2020 roku nie zostały wykonane w 2021, gdyż dotacje były w 2022 lub na koniec 2021. No proszę wybaczyć, ja bym zapytał pana, ile kosztował metr kwadratowy, bo to będzie najbardziej poglądowe, metr kwadratowy bitumu, masy bitumicznej o grubości 5 cm w 2020 roku, w 2021 i ile kosztuje dzisiaj w 2022. To będzie takie poglądowe, czy skórka była warta wyprawki, nie wydając pieniędzy, które były w budżecie powiatu w 2001 roku, które zadania były opracowane pod względem dokumentacyjnym. Brakło tylko umiejętności, determinacji i operatywności. Tylko to. Zajęliście się w 2001 roku, koniec 2000, w 2001, rozbijanie struktur dobrze funkcjonującego Wydziału Rozwoju Powiatu, który prowadził o dużą ilość procedur przetargowych, rozbijaniem Zarządu Dróg Powiatowych. Przywołał pan starosta Kapica, że była zmiana dwukrotnie czy trzykrotnie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. To nie była zmiana dlatego, że oni chcieli odejść, tylko dlatego, że wy chcieliście stanowiska dla swoich ludzi przeznaczyć. Dlaczego ani słowa nie ma odniesienia się do kontroli, która miała miejsce w Zarządzie Dróg Powiatowych w 2019 roku? Dlaczego nikt nie mówi o tym, że dokumentacje opracowane na szereg zadań, począwszy od ścieżki rowerowej, Syców Komorów, poprzez drogę powiatową, w której zawarta jest ulica Łukanowska w Oleśnicy, które były zapłacone, dokumentacje niewykonane.
Dlaczego nikt się nie odnosi do tej kontroli wyników, nie wyjaśnia? I dlaczego dzisiaj w wystąpieniu Koalicji Obywatelskiej jest to przywołane? Dlaczego nikt nie wyjaśnia, że to jest nieprawda, że zapłacono za dokumentację raz, dzisiaj drugi raz się opracowuje dokumentację na te obszary, na te zadania, płacąc tej samej firmie pieniądze, która się nie wywiązała z umów w czasie, który przed chwilą przywołałem. Z opinią koalicji, z opinią opozycji faktycznie nie zgadza się koalicja rządowa z koalicją, z opozycją. To byłoby anomalią, bo nie byłoby wówczas ani koalicji rządowej, a koalicji sprawującej władzę czy opozycji. Musi być różnica zdań. Różnica zdań prowadzi do postępu. Niestety, to jest stara prawda jak świat, panie Stanisławie, wicestarosto. Różnica zdań prowadzi do postępu. Pani radna Wojciechowska. Z przykrością stwierdzam, że pani nie czytała, co pan Józef Szmaj w imieniu Komisji Koalicji Obywatelskiej przytaczał. 7 milionów wydatków na inwestycje w oświacie. I przywołał przykład z 2001 roku, że to było 3,5 miliona. Jeśli pani pod terminem inwestycje rozumie również inwestycje w potencjał uczniów w naszych szkołach ponadpodstawowych, no to faktycznie żeśmy prawie 7 milionów, ponad 6 w 2021 przeznaczyli w sumie. To się zgadzam, ale tu chodziło o inwestycje. W woli wyjaśnienia, czyli pan Józef Szmaj w imieniu Koalicji Obywatelskiej dobrze to przedstawił. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wyraziliśmy jako Koalicja Obywatelska opinię, do której każda koalicja ma prawo i my jesteśmy do tej opinii i do tej merytoryki przekonani i ją wyraziliśmy dzisiaj. Dlatego też wnoszę o to, abyśmy dzisiaj albo sobie odpowiemy na szereg szczegółów, jeśli chcemy szczegółowo dyskutować, tak jak pan starosta Kapica, że 15 tysięcy 20-28, bo nikt nie powiedział, jaki jest w sumie wynik powiatowego zespołu szpitali. Mnie nie interesuje, jaki jest wynik. Ja chcę w powiatowym zespole szpitali mieć dobrą opiekę. Każdy z mieszkańców powiatu oleśnickiego chce być tam dobrze zaopatrzony. W marcu 2020 roku została opracowana koncepcja rozwoju i modernizacji powiatowego zespołu szpitali w porozumieniu z całym personelem lekarskim i nie tylko, kierownictwem zarządzającym szpitala. Wydatkowano na to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Woli przypomnienia, z pamięci mówię, mogę się mylić, rząd 1 miliona. 3 warianty. 20 milionów, 24, 32 lub 4 miliony. I ten trzeci wariant, to był wariant, który dzisiaj tak ogólnie przedstawił pan starosta, wicestarosta na jednym z posiedzeń Wysokiej Rady, który zawiera rozbudowę kubatury powiatowego zespołu szpitali, powiatowego szpitala w Oleśnicy. Pytam się, co się z tym stało? Panie starosto Kapica, tam w biurku po prawej stronie na dole te koncepcje leżały. Wersję elektronicznej pan miał chyba w tej szufladzie bezpośrednio pod pulpitem. Co się z tym stało? Znów żeśmy wydatkowali kilkadziesiąt tysięcy złotych na nową koncepcję, która o zgrozo jest rozwinięciem trzeciego wariantu, który był opracowany w marcu 2020 roku. To samo było z tymi dokumentacjami na te drogi, chodniki, które były zapłacone, a nie wykonane. Dzisiaj co się stało? Dlaczego jeszcze raz płacimy pieniądze, duże pieniądze i dlaczego o tym nie mówimy? Dlatego też, jeśli my szanujemy przedstawiony sposób informacji, jakość informacji i prosiłbym też, aby prawo
do opinii, wyrażenia opinii przez koalicję również uszanować i nie zupełnie się z nią trzeba zgadzać, ale uszanować. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Józef Szmaj. Panie przewodniczący, coś tu chyba nie jest jeszcze. Przepraszam bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja ad vocem do tego, co powiedziała pani Wojciechowska. Nic więcej, tylko proszę przeczytać sobie na stronie 47 raportu. Ja, wygłaszając stanowisko w imieniu klubu koalicji, posługiwałem się głównie waszymi sporządzonymi sprawozdaniami, raportem i projektem planu na 2021 rok. I proszę to z uwagą czytać, co państwo napisaliście. Ile czego zostało wykonane. To jest kolejna uwaga. Pan Stępień bardzo się obraził na fakty. Z faktami się nie dyskutuje, bo o faktach napisaliście, co jest wykonane, jak jest wykonane, ile pieniędzy leży niepracujących i tak dalej, i tak dalej. Tu się należy bić w piersi i się brać naprawdę do roboty. Kolejna rzecz. Pan się bardzo obraził, panie wicestarosto, ale tego ja nie powiedziałem, że za niską cenę sprzedaliście te grunty. Ja tylko powiedziałem, że nie zawsze za korzystną cenę. Niech sobie pan naprawdę przeanalizuje wszystko dokładnie. Będzie pan wiedział, o czym jest mowa. Jedno jeszcze dopowiem. Proszę zauważyć to, że wcześniej te pozyskane pieniądze, one powinna być myśl, wami powinna kierować, na co je szybko zagospodarować, żeby te pieniądze należące na rachunku nie przynosiły stratę, przynosiły zysk zaangażowany w inwestycje. Czy jakiekolwiek działania, czy zakupy. Taka jest rola zarządu. Zarządu szybkich decyzji i myślenia po gospodarsku. Jedno, powiem tak, prawda boli, no ale prawdę musimy sobie mówić na sesjach i na komisjach i to robimy. I to myślę, że takie uwagi byłyby, myślę, pewnym wyjaśnieniem spraw, które poruszył pan wicestarosta. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny. Kto z państwa chciałby zabrać głos w debacie? Bardzo proszę, pan starosta. Raz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Wieloma rzeczami, które tutaj gdzieś padły i argumentami mogę się mniej czy bardziej zgodzić. Możemy tutaj polemizować bardzo długo z tymi danymi, bo prawem opozycji jest, żeby rzucać różne informacje, różne tematy, zarzucić i wy się brońcie. Tak, my się bronimy i na ile to jest możliwe się będziemy bronić, bo taka jest też sytuacja, która cały czas się zmienia, jest dynamiczna, jeżeli chodzi o budżet, o ilość tych zmian, które państwo macie. I ja wiem, że to w jakim stopniu pan radny Dżugaj chciał zdyskredytować, że 15, 20, no tam były może pojedyncze takie wartości, tak naprawdę to były setki i miliony. I to jakby powtarzamy, bo tak też jest. Ale też jest to, że też nie mówimy, że nam się wszystko udało. I wszystko jest idealnie i też jest podejmowane ryzyko. To jest tak jak na tej zasadzie, kto wiedział, że będzie na przykład wojna w tym roku. I mamy też pewną świadomość i konsekwencje, że pewne inwestycje mają taką, a nie inną cenę, ale tak jak też powiedzieliśmy, to jest kwestia wyboru i realizacji tych inwestycji w miarę od początku do końca. Tak? I mówimy, że je będziemy też zrealizować i je zrealizujemy. Bardzo mi przykro słyszeć takie pomówienia, nie wiem jak to nazwać,
że my płacimy coś za dodatkową, za dodatkowy projekt, dlatego też to muszę zareagować, komuś drugi raz. Nie ma takiego miejsca, takiego faktu i nie chcę wchodzić w polemikę. Pan były starosta też wie i zna sytuację i wie po kolei, jak, o jakich inwestycjach mówimy, jak one były w pierwszej kolejności wybierane do realizacji, które zostawały z boków, żeby nie były realizowane z takich czy nie innych powodów. Ale to tak jak powiedziałem, my to do końca robimy, realizujemy i cieszę się, że dyrektor to kontynuuje i chce jakby dokończyć ten etap też tych wszystkich jeszcze zaległych inwestycji, które pozostały, a które nie były faktycznie realizowane, chociaż poprzez już dokończenie i pozwolenie na realizację. Wiemy dzisiaj, że język się zmienił, bo wiadomo, że każdy z nas jest tego świadom, że te wybory coraz bliżej gdzieś są obecne i my to też tutaj doświadczymy. Ja tylko proszę też, żeby na tej sali, i mówię, wszystkie merytoryczne uwagi i tak dalej, oczywiście przyjmujemy, ale my też nie jesteśmy, wiecie Państwo, całkowicie dyletanci. My też nie jesteśmy chodzący nie wiadomo gdzie, a tu jest jeden wielki przekaz trochę w ten sposób jakby próba narzucenia. Nie, wcale tak nie jest. My się też mylimy, my też robimy dobre działania. Tak samo jak byliśmy i wcześniej razem to realizowaliśmy. Też nie było wszystkich idealnych i wspaniałych rozwiązań. Też były trudności na początku, chociażby w zarządzie dróg powiatowych, żeby można było spokojnie pewne działania podjąć i dalej kontynuować. I też potrzeba było czasu. I wcale nie chodziło nam tutaj, jak pan radny Dżugaj zarzucił, że chcieliśmy zmienić w zarządzie dróg specjalnie nowego i nowego dyrektora tam postawić, bo wcale tak nie było. Pan sam Górecki, na jego wniosek została rozwiązana umowa i nikt z nim nie rozmawiał w takim temacie, że ma rozwiązać tę umowę, bo jest polityka. Nie, wcale tak nie było. Potem nawet szukaliśmy kolejnego następcy, nie było to takie proste i łatwe. Także też tutaj się w tym chociażby zakresie całkowicie nie zgodzę. Tak samo jak środki, które są, prawda, które mamy i dysponujemy, to też staramy się w wydziale finansowym też dawać na konto, żeby, prawda, te procenty były jak najwyższe, ale oczywiście wiemy, że nie wiem, rachunek bieżący i bank, który obsługuje rachunek bieżący na 0%, to nie ma takich możliwości, że on naraz nam da nie wiadomo ile. Oczywiście rozmawiamy z dyrektorem, możemy ten, ale to nie jest tak, że w sytuacji, kiedy, prawda, jest takie oprocentowanie, a nie inne, także to się też dzieje. No ale nie chcę się odnosić do każdego z takich, mówię, zarzutów, no bo to też chyba nie o to chodzi, ale rozumiem kwestię pokazania, że ktoś tutaj, prawda, na niczym się nie zna i nic nie wie, nie? Wcale tak nie jest. Oczywiście błędy też popełniamy i robimy wszystko, żeby też rozwiązywać te problemy i oczywiście tak jak Państwu, jak deklarujecie, tak samo nam najbardziej na sercu jest dobro mieszkańców. I też staramy się robić wszystko i nas rozliczą, tak jak i Państwa, tak i nas mieszkańcy i oni będą tym ostatecznym oceniającym nasze tutaj działania. I z pokorą to przyjmiemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w debacie? Bardzo proszę, pan starosta Stępień. Ja bym się chciał tutaj odnieść też do pana radnego Jana, że różnica zdań prowadzi do postępu. Byłoby bardzo dobrze, gdyby ta różnica zdań była jakaś właściwa, a nie taka tylko oparta na krytyce. Dzięki tej różnicy zdań mogliby często skorzystać nasi mieszkańcy. Mówicie Państwo, jeszcze mi się przypomniała jedna sytuacja. Mówicie Państwo, że tak, wszystko robimy źle. A dam przykład radnego pana Jarosława, który wskazał, że no przydałaby się inwestycja w Bierutowie, w domu dziecka, bo to źle wygląda. Tak zareagowaliśmy szybko, że ta inwestycja teraz jest realizowana. Także widzicie Państwo, jak my reagujemy też na sygnały z waszej pozytywne, z waszej strony. Ale chciałbym tutaj jeszcze odnieść się do sugestii pana radnego, że nie interesuje go za bardzo wynik w szpitalu w Oleśnicy, wynik dodatni.
Szanowny panie, wiele szpitali powiatowych jest zadłużonych. Bilans ubiegłoroczny jest na minusie. Ogólnie jeśli szpital ma długi, to im większe długi, tym niższy poziom usług medycznych. Ale nie będziemy tutaj tego już rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o te projekty, które są i tą naszą dbałość o powstanie nowoczesnej sali operacyjnej, głównie bloku operacyjnego, to proszę wiedzieć, że pomimo tego, że z Polskiego Ładu, z drugiego naboru nie było wskazanych takiego obszaru zdrowia, gdzie można zawnioskować, a jednak mimo wszystko za wszelką cenę wpisaliśmy do Polskiego Ładu szpital i staraliśmy się o kwotę 21,5 miliona. Niestety nie udało się i podejmiemy próby następne. Muszę jeszcze dodać, że dwa listy intencyjne są złożone u premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazaliśmy tutaj bardzo, bardzo wielką, pilną potrzebę i proszę wierzyć, że to naprawdę jest... Wszystkie tutaj sprawy, inwestycje są ważne w oświecie, w drogownictwie, ale tu faktycznie zdrowie jest chyba dla nas najważniejsze i mamy ciągle to na uwadze. I kończąc, nie chcemy tym wariantem, żeby zaciągać kredyty, tylko chcemy jak największy udział pozyskać środków, a tylko środki własne w pewnym procencie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie starosto. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w debacie? Przepraszam, pierwszy był pan Józef Szmaj. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeszcze raz odniosę się do tego, co albo panowie starostowie nie zrozumieli, albo też tylko robią taki wybieg. Ja i wcześniej z niektórymi osobami, również wam sugerowałem, że pieniędzmi tymi, które macie, a olbrzymie te pieniądze, wielomilionowe leżą na tych kontach, operować trzeba inaczej trochę. Nie tylko na nieoprocentowanych, na bieżących rachunkach. Przecież jest forma lokat różnych, o różnych terminach lokat. To do was kieruję i kierowałem, że tak należy gospodarować, jeśli nie ma co z tymi pieniędzmi robić, a były takie możliwości. Jeśli się tak bardzo nie godzicie z tym, to pokażcie radnym, czy mnie osobiście, chociaż jedno pismo, czy grzecznościowe, czy jakieś tam skierowane do tych banków, czy jakiś ślad czegoś, jakiś rozmów, żeście poczynili w tym, żeby coś zyskać na tych leżących prawie 18 milionach przez okrągły rok. No nie przez okrągły, ale w większości. Na domiar tego pan się bardzo tak jakoś podniecił i zaraz ujął, że to tyle pieniędzy, że panie radny, ja przepraszam, ale proszę nie używać takich słów. To nie, naprawdę, nie oceniajmy emocji kogoś. No a co to słowo podniecił, to co? Nie, ale znaczy? Wydaje mi się, że no, jesteśmy w sali, która wymaga szacunku troszkę jakiegoś, nie wiem. Panie przewodniczący, mam pełen szacunek do wszystkich radnych, ale nie pozwolę sobie z tym, że jakieś tam przechwałki, pochwałki. Proszę państwa, proszę zobaczyć sobie panoramę oleśnicką. Ją macie przecież, numer 23 z ubiegłego tygodnia. Tu macie wyraźnie napisane, kto ile otrzymał jakich środków. No nie jest beneficjentem największym i najlepszym powiat. No zapoznajcie się z tą statystyką, a nie na próżno dyskutujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie radny. Bardzo proszę, pan Jan Dżugaj, tak? Panie Janie. Radny Jan Dżugaj. Pan radny Jan Dżugaj. Tak, tak. A tak powiedziałem chyba. Dziękuję bardzo. Ale tytuł starosty będę nosił do końca życia i jak umrę, też będę mówić starosta Janek Dżugaj. Oj, to chyba tak z grzeczności powiedziałem. Nie, to ja wiem, że to takie przykazanie jest. Zarządzanie biznesowe. Zastanawiałem się cały czas, czy kryteria zarządzania biznesowego mają mieć zastosowanie w zarządzaniu finansami publicznymi komunalnymi? To tak na marginesie do pana wicestarosty Stępnia.
Cały czas panowie podnosicie. Staramy się, chcemy, próbujemy. Dobrze, zgadzam się z tym, bo to bez starania się, bez determinacji, bez inicjatywy, to nie będzie tego, co może być. No się zgadzam. I Koalicja Obywatelska też się z tym zgadza, Klub Koalicji Obywatelskiej. Natomiast po raz drugi pan starosta Sławek Kapica, z którym miałem przyjemność pracować kilkanaście miesięcy, nie dotrwałem. Po raz drugi odnosi się do terminu pomówienia w kontekście dokumentacji, której brak jest stwierdzony w protokole pokontrolnym z 2019 roku. Jeśli cokolwiek, o czym w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej i Koalicja Obywatelska podnosiła dzisiaj i podnosi w swoim stanowisku, jeśli cokolwiek jest nieprawdą, to proszę to zdementować i powiedzieć, że to jest nieprawda. Dzisiaj nie ma co mówić, że ja jestem dobry. To nieprawda, że my jesteśmy dobrzy, niedobrzy. Myśmy w żadnym momencie nie powiedzieli, że jesteście niekompetentni, że jesteście nieporadni, tylko powiedzieliśmy, że nie wykonano. A wy sami się tytułujecie, jacy wy jesteście. Kończąc. Jeśli braki dokumentacji, które przywołujemy również w naszym stanowisku, braki dokumentacji na roboty drogowe, roboty na chodnikach, że to jest nieprawda, to proszę to wyjaśnić, proszę to powiedzieć, że jest nieprawda i proszę powiedzieć, jaki jest los, jakie decyzje, jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do podmiotów, które realizowały te niezrealizowane podmioty. Słusznie pan starosta Kapica podnosi, że kulisy i determinacja powiatu oleśnickiego przy zrealizowaniu ulicy Łokonowskiej w zakresie 420 metrów od ulicy tej, która idzie tam w kierunku do torów, że była niesamowita, że tam było wszystko, jak to się mówi, na zakładkę, że to była powiat się niesamowicie sprężył. Tylko i wyłącznie dlatego, panie starosto, że podmiot wykonujący dokumentację, za którą zapłaciło miasto Oleśnica, nie wykonał tej dokumentacji. Tu będziemy zgodni. Stąd dać trzeba Wysokiej Radzie i mi też, i Koalicji Obywatelskiej też, odpowiedź na pytanie, co się zadziało tych tematach, których stwierdzono, że ich wykonanie nie było wykonane, a zapłacone. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Głos chciałby zabrać jeszcze pan starosta. Bardzo proszę. Raz. Ja się też odniosę do tego takiego stwierdzenia od razu z tezą, bo z tego, co ja zrozumiałem i to, co ja powiedziałem, ale rozumiem, że to jakby pan radny nie do końca przyjął. Ja się wypowiedziałem co do tego, a pan wcześniej tak zarzucił, że ktoś podwójnie sfinansował projekt inwestycyjny. I do tego się odniosłem i pan, myślę, że też dobrze o tym wie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z inwestycjami pozostałymi, a nie zrealizowanymi, to też pan radny wie, że one są realizowane, że one w jakim stopniu jeszcze, kiedy razem byliśmy w koalicji, były dokończone w jakimś zakresie i są dalej kontynuowane, żeby zostały zakończone. I też jako zarząd w pewnym momencie złożyliśmy doniesienie do regionalnej, do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Pan były wtedy starosta złożył w tym temacie odpowiednie zawiadomienie. To tyle. Jeżeli państwo będziecie chcieli dodatkowe wyjaśnienia, na jakim to jest etapie,
jak to dzisiaj wygląda, to oczywiście pan dyrektor zarządu drugi i my tutaj służymy też odpowiedzią i się do tego ustosunkujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan starosta Stępień. Ponieważ już tak większość z nas jest zmęczonych, bo już 2 godziny trwa ta dyskusja, ale ja tylko tak jedno zdanie a propos tego podejścia biznesowego. Panie radny Janie, pan ma bardzo duże doświadczenie samorządowe. Nie wiem, czy pracował pan w jakichś firmach biznesowych, tego nie wiem, ale powiem panu, że jeśli się pracuje w biznesie i podejmuje się pewne decyzje, to one są często bardzo ryzykowne. To są decyzje obarczone wielkim ryzykiem. No nie wiem, dlaczego się pan śmieje, ale panu tutaj podam przykład. Jakie ryzyko myśmy podjęli? I dla przykładu, mieliśmy wpisane 1 220 000, ale proszę panie przewodniczący zdyscyplinować radnego, bo to przeszkadza. Dobrze. Teraz tak. Mieliśmy dla przykładu zapisane na inwestycje Wyszogród Cieśle na rok 2021 1 222 000. Mogliśmy to robić za nasze i tak by tych pieniędzy brakło. Natomiast wiedząc, że będzie Polski Ład, myśmy na tą inwestycję dostali, wstrzymując tą inwestycję, dostaliśmy 3 700 000. I dzięki temu skorzystały jeszcze 2 miejscowości, Smolna, Gręboszyce, ponieważ pociągnęliśmy tą drogę dalej. I drugi przykład, na drogę Łukanowska Stawowa w Oleśnicy też mieliśmy wpisane do budżetu 3 257 000, a myśmy na tą inwestycję dostali prawie 5 800 000. Warto było odczekać, warto było podjąć to ryzyko i widzimy, to jest dla dobra mieszkańców przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Jan Dżugaj, zanim głosu udzielę, chciałem jeszcze raz państwa prosić, jestem i tak bardzo podbudowany kulturą tej dyskusji, ale jeżeli ktoś mówi, to z szacunku słuchajmy go, dobrze? Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie wicestarosto. Wielki szacunek. Tak, było 3 w planie. Ja powiem, że na rataje, na wiadukt było 5 800 dla poprzedniczki ZDPA. Zostało wykonane później w czasie, rok czy dwa, za 2 400. Tak się planowało. Chcę przez to powiedzieć, za 3 400 czy by wykonano z Łukanowską, czy nie? Za ile 5 się dostało? Super, wielki szacun. Tylko ile jest droższy metr kwadratowy bitumu o grubości 5 cm między 2 latami, bo Łukanowska była gotowa w 2020 roku. Wracam do zarządzania biznesowego. Wielki szacunek, że jest transfer technologii zarządzania finansami w biznesie do finansów komunalnych. I pan mówi, że jest wielkie ryzyko. Proszę mi powierzyć, że gdy zawierałem związek małżeński w 1978 roku, to była moja największa niewiadomo, czy to była dobra inwestycja, czy nie. Ale byłem przekonany, że jest dobra i trwam w tym związku do dzisiaj. Dziękuję. Panie radny, ja serdecznie gratuluję panu takich wniosków po tylu latach. Prosiłbym tylko o zachowanie powagi tej dyskusji. Bardzo proszę. Kto z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Ja tylko chciałbym pogratulować i życzyć zdrowia i pomyślności. Bardzo proszę, pan radny Leszek Waluk. Bardzo proszę, panie radny. Szanowni państwo radni. Dyskusja jest piękna, ale z niej nic tak naprawdę nie wynika. Ja proponuję zamknięcie dyskusji, bo chyba są jakieś ograniczenia czasowe dla poszczególnych radnych. Chyba o tym należy pamiętać. Przykro mi, że pan radny Dżugaj powiedział, że małżeństwo jest inwestycją. Małżeństwo jest obopólnym związkiem na całe życie. Nieważne, jakie korzyści pan w nim odniesie. Dziękuję. Dziękuję. Panie radny, to ja chciałem tylko poinformować, że akurat w debacie nad raportem o stanie powiatu leśnickiego no, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o czas i ilość wystąpień. Ale dyskusja, która jest debata tutaj, nie może być monotematyczna i nie może być między jednym a drugim radnym, bo to
niczego do dyskusji nie wnosi. O to mi chodzi. To jest pana opinia. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Kołaciński. Przysłuchuję się tej debacie. Bardzo dziękuję, panie radny. Czy ktoś z państwa w związku z tym chciałby zabrać jeszcze głos w debacie? Nie widzę, dziękuję. Zamykam debatę. Przechodzimy do punktu B. Wystąpienia mieszkańców. Dodam, że to było na wniosek. Szanowni państwo, w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w przeddzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Do wczoraj nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie. Przechodzimy do punktu numer 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu oleśnickiego wotum zaufania i jej przegłosowanie. Zgodnie z artykułem 30a ustawy o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty o stanie powiatu Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. Uchwałę tę Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu oleśnickiego wotum zaufania? Szanowni państwo, uchwała została podjęta głosami. 15 radnych za, 8 radnych przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto. Bardzo dziękuję. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 10. Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok. Tu będą podpunkty, ja będę przechodził po kolei do podpunktów. Podpunkt A. Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok. O odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu poproszę panią wiceprzewodniczącą Annę Kępę. Uchwała numer V54/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2022 rok w sprawie opinii przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok. Na podstawie artykułu 19 ustęp 2 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Ewa Pudło, przewodnicząca, Joanna Radzieja, członek, Ewa Zarzecka, członek, wydają opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok. Uzasadnienie. Punkt pierwszy. Skład orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesu gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 oraz
w przedłożonym 4 maja 2022 roku przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego w 2021 roku. Punkt drugi. Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021, skład orzekający stwierdza, co następuje. Dane liczbowe prezentowane Radzie Powiatu przez Zarząd w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi. W następstwie realizacji w 2021 roku dochodów w wysokości 153 846 638 zł 76 groszy, to jest 106,45% planu, w tym dochodów majątkowych w kwocie 17 807 634 i 10 groszy, to 150,77% planu, wydatków budżetowych w kwocie 135 739 456 77 groszy, to jest 91,45% planu, w tym wydatków majątkowych w kwocie 13 175 1211 zł 04 grosze, 70,05% planu. Budżet powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 18 107 181 zł 99 groszy przy planowanym deficycie w wysokości 3 904 167,34 grosze. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 13 474 758 zł 93 grosze przy planowanej dodatniej jego wysokości w kwocie 3 091 636 złotych 34 grosze. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami artykułu 242 ust. 2 UFP. W wyniku badania sprawozdania RB28S stwierdzono wykonanie wydatków sklasyfikowanych w paragrafie 458. Pozostałe odsetki w łącznej kwocie 88 748 złotych 0,5 groszy. Powiat na dzień 31 grudnia 2021 posiadał zadłużenie w wysokości 38 881 296,37 groszy, w tym zobowiązania wymagalne 11 297 037 groszy, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 25,27%. W 2001 roku zostały zaformułowane wymogi dotyczące limitu zadłużenia powiatu określone w artykule 243-244 UFP. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, skład orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok. Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatków środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Przewodnicząca składu orzekającego Ewa Pudło. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej.
Przechodzimy do punktu B. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu leśnickiego za 2021 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Leśnickiego za 2021 rok. O zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Piotra Karaska. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie oceny wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Komisja Rewizyjna zbadała wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok, uwzględniając kryteria celowości, rzetelności i gospodarności w wydatkowaniu publicznych środków finansowych powiatu oleśnickiego. Komisja analizowała sposób i wielkość gromadzenia dochodów budżetowych wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów według uchwały Rady Powiatu Leśnickiego nr 21/196/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku ustalono w kwocie 136 010 937 złotych 86 groszy. Realizację wydatków zaplanowano w kwocie 136 010 937 złotych 86 groszy. Na spłatę kredytu zaplanowano kwotę 4 352 667 złotych, którą zaplanowano pokryć z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po dokonaniu w 2021 roku zmianach planowany budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco. Dochody 144 520 927 zł 24 grosze. Wydatki 148 425 91 zł 85 groszy. Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego w ciągu roku budżetowego ustalono w budżecie przychody w łącznej kwocie 8 256 834 zł 34 groszy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te wykorzystano na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętego kredytu. Po zamknięciu rachunków bankowych realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco. Dochody 153 846 638 złotych 76 groszy, co stanowi 106,45% planu. Wydatki 135 732 456 złotych 77 groszy, to stanowi 91,45% planu. Na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka w kwocie 18 107 181 złotych 99 groszy. Zmiany budżetowe w roku 2021 roku wynikały z 10 uchwał Rady Powiatu Leśnickiego i 23 uchwał Zarządu Powiatu. Zmiany w planie dochodów dokonywane były m.in. na skutek zmiany subwencji ogólnej w części oświatowej, zmian kwot dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie własne powiatu oraz zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody własne powiatu zrealizowano w 109,1%. Znaczną pozycję w dochodach własnych stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zrealizowano w kwocie 31 689 654 zł,
to stanowi 108,22% planu. I w stosunku do wykonania z roku 2020 jest to wzrost o 4 173 800 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z planowanej kwoty 700 tysięcy złotych zostały zrealizowane w kwocie wyższej 853 159 043 zł. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej wynika z ustępowania ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Ponadto na wysokim poziomie w stosunku do planu odnotowano realizację dochodów z tytułu na przykład usług geodezyjnych, to jest 158,1%. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu zrealizowano na poziomie 125,7%. Zorganizowano 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości, z czego wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. Dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań w zakresie administracji rządowej zrealizowano 139,5%. Ponad plan zrealizowano dochody z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego, to było 108,1%. Wpływów z rozliczeń lat ubiegłych 179,5% oraz różnych dochodów 106,7%. Wyższe niż planowano odnotowano dochody z tytułu wpływu z innych powiatów w związku z utrzymywaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu leśnickiego. Było to 107,6% planu. Pozostałe dochody własne mające znaczący wpływ na budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi planami lub z niewielkimi odchyleniami od planu. W ramach środków pochodzących z programu Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie na 2 inwestycje o łącznej wartości 1 318 132 zł 30 groszy. Były to przebudowa drogi powiatowej 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej. To była kwota 1 139 610,84 zł oraz rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych numer 1464D i 1469D w kierunku miejscowości Wyszogród. 178,521,46 zł. W 2021 roku powiat otrzymał również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 tysięcy złotych na inwestycję pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. Ponadto w 2021 roku powiat oleśnicki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Pasażerskich kwotę 112 766,56 zł jako dopłatę do przejazdów komunikacją autobusową. Tak jak w roku poprzednim, pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w powiecie oleśnickim w wysokości 367 371 zł. Ponadto w ramach współpracy z samorządami gminnymi powiatu uzyskano pomoc finansową w łącznej kwocie 2 926 620 złotych 91 groszy na realizację m.in. inwestycji i remontów na drogach powiatowych transportu autobusowego na terenie powiatu leśnickiego. Planowane wydatki w ciągu roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zwiększone łączną kwotę 12 414 156 zł 72 groszy w stosunku do wydatków zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok. Zwiększenie planowanych pierwotnie wydatków nastąpiło m.in. w dziale 600, czyli transport i łączność, o kwotę 1 066 700 zł 40 groszy
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1 251 750 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 606 456 zł 27 groszy. W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 001 938 zł. Oraz w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 802 725 zł 63 groszy. Planowane wydatki zwiększono przede wszystkim na realizację inwestycji na drogach powiatowych, inwestycji w jednostkach organizacyjnych oraz wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Zdecydowaną większość wydatków, bo aż 90,3% stanowią wydatki bieżące, przeznaczone głównie na wynagrodzenia pracowników, realizację zadań statutowych, dotacje dla szkół niepublicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 13 175 211 zł 4 grosze, co stanowi 70,1% planu. Biorąc pod uwagę strukturę wydatków, wydatki majątkowe stanowią 9,7% wydatków ogółem. W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 3 765 602 zł 89 groszy. Są to inwestycje związane w większości z infrastrukturą drogową. Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7 666 560 zł i 32 grosze, co stanowi 61,1% planowanych wydatków na przedmiotowe zadania. Inwestycje te dotyczyły poprawy stanu nawierzchni dróg oraz wykonania chodników przy drogach powiatowych. Część zadań związanych z wykonaniem inwestycji drogowych powierzono gminom na podstawie zawartych porozumień, przekazując na ten cel dotacje w kwocie 734 382 zł 38 groszy. Ponadto poza wyżej wymienionymi inwestycjami wykonano szereg zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych podległych powiatowi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym zakresie jest 6 090 702 zł 29 groszy. Głównym beneficjentem środków inwestycyjnych był Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Placówki Oświatowe oraz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Niektóre z zadań inwestycyjnych zostały dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2 329 835 zł 7 groszy. Są to przebudowa, modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci centralnego ogrzewania między budynkami. Przebudowa kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A, ulica Kościelna 12 oraz w budynku B, ulica Młyńska 1, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie. Przebudowa sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach, na drugim i trzecim piętrze w budynku internatu Zespołu Szkół Specjalnych w Oleśnicy przy ulicy Wojska Polskiego. Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pirutowie. Zgodnie z planem wydatków dokonano również zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 1 743 047 zł 83 grosze. Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 048 958 zł 79 groszy. W tym zaległości 2 780 zł 60 groszy, na które prowadzone są działania egzekucyjne. Stan zobowiązań na koniec 2021 roku wyniósł
5 980 260 zł 25 groszy i dotyczył głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 5 536 668 zł 19 groszy. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 38 869 999 zł w całości z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego. Na obsługę długu powiatu wydatkowano kwotę 706 188 zł 48 groszy. W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na poręczenie pożyczki otrzymanej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2017-2031. W roku 2021 ujęto w planie kwotę 393 066 zł, ale z budżetu powiatu nie zrealizowano wydatków w tym zakresie. Ponadto komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia, rocznym sprawozdaniu finansowym powiatu leśnickiego za 2021 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Leśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu leśnickiego za 2021 rok. Podsumowując, należy stwierdzić, że zadania określone uchwałą budżetową na rok 2021 zostały zrealizowane. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leśnickiego, uwzględniając całość zadań związanych z realizacją dochodów i wydatków oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Leśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu leśnickiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia postanowiło na swoim posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniować realizację budżetu za 2021 rok. Na tę opinię zakończono. Opinia została przyjęta 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze. Komisja głosowała także wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leśnickiego 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Dobrze, przechodzimy do punktu C. Tu też pana będę prosił o głos. Chyba tak. Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leśnickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Leśnickiego za 2021 rok. O przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2021 rok. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Piotra Karaska. Bardzo proszę. Uchwała nr 5/62/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2022 roku. W sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leśnickiego za 2021 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw 2019, pozycja 2137 oraz 2021, pozycja 1927. W związku z artykułem 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw 2022 rok, pozycja 528 i 583, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Ewa Pudło, przewodnicząca, Ewa Zarzecka, członek, Maciej Gardas, członek, wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Oleśnickiego za 2021 rok. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z przedłożonym 2 czerwca 2022 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Oleśnickiego za 2021 rok skład orzekający stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Informacje o stanie mienia powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Powiatu Leśnickiego sprecyzowany został na podstawie kryteriów związanych bezpośrednio z oceną wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz ma swoje umocowanie w pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 21 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisane przewodnicząca składu orzekającego Ewa Pudło. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu D. Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Leśnickiego oraz klubów radnych w sprawie wykonania budżetu. Otwieram dyskusję i w pierwszej kolejności o zabranie głosu proszę przewodniczących komisji stałych. Proszę przewodniczącą panią Renatę Wojciechowską o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wyniku budżetu za 2021 rok. W głosowaniu 3 głosy za przyjęciem i 2 głosy wstrzymujące się. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Proszę o Proszę przewodniczącego pana Marka Rubika, pana Marcina Grędę, przepraszam, w pierwszej kolejności, o przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 21 czerwca wydała opinię pozytywną. Sprawozdanie wykonania budżetu 3 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i 1 głosem przeciwnym. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę przewodniczącego pana Kazimierza Płakseja o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej na posiedzeniu 20 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie i rekomenduje Wysokiej Radzie jego przyjęcie. Proporcja głosowania 4 głosy za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę przewodniczącego pana Leszka Waluka o przedstawienie opinii Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Komisja nr 7 Ochrony Środowiska i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leśnickiego za rok 2021 i przyjęła pozytywną opinię odnośnie absolutorium dla zarządu powiatu. Opinie zostały przyjęte jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę przewodniczącego pana Marka Rubika o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu. Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Zagłosowało 5 członków komisji, 2 osoby, 2 radnych było przeciw. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę przewodniczącego pana Wojciecha Salika o przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu 23 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leśnickiego za 2021 rok. 3 głosy za, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę teraz przedstawicieli poszczególnych klubów radnych o przedstawienie stanowisk dotyczących wykonania budżetu, jeżeli takowe są. Bardzo proszę, pani radna Renata Wojciechowska. Chcę, panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado, chcę przedstawić stanowisko w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok przygotowane przez kluby radnych Rady Powiatu Oleśnickiego
Prawo i Sprawiedliwość oraz Ruch Samorządowy Powiatu Oleśnickiego. Oczywiście dla czytelności stanowiska na początku muszę powtórzyć pewne dane, które wielokrotnie się już tutaj powtarzały, ale postaram się zrobić to skrótowo i szybko. Budżet powiatu na 2021 rok w wysokości 136 milionów 10 937 zł, dochody i takie same wydatki, przyjęty został uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr 21/196/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie finansowe na 31 grudnia mówiło o następującej realizacji budżetu. Dochody 153 846 638, czyli 106% planu, i wydatki 135 739 456, czyli złoty, czyli 91% planu. Poddając analizie przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdania, stwierdzamy, po pierwsze, wykonanie budżetu za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, a szczegóły dotyczące realizacji zostały przedstawione w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu oleśnickiego za 2021 rok oraz w raporcie o stanie powiatu oleśnickiego za rok 2021. Po drugie, mimo iż pandemia COVID-19 wymuszała w 2021 roku wiele ograniczeń i powodowała trudności w funkcjonowaniu samorządu powiatu, dochody własne powiatu zrealizowano w 109%, dotacje celowe w 111%, sprzedaż nieruchomości powiatu zrealizowano na poziomie 125,7%, wydatki majątkowe wyniosły 70% planu, a z tego prawie 87% przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Po trzecie, trudności związane z pandemią nie przeszkodziły także w realizacji zadań w oświacie, gdzie inwestycje wyniosły 3,5 miliona, opiece społecznej i ochronie zdrowia. W powiatowym zespole szpitali w Oleśnicy przeprowadzono wiele remontów, inwestycji i doposażenia w nowoczesny sprzęt, a przy tym wynik finansowy na koniec 2021 roku był dodatni i wyniósł 148 163 zł. Po czwarte, na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca władz powiatu z rządem, która zaowocowała pozyskaniem dużych środków finansowych. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 3 miliony, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 3 miliony, z programu Rządowy Fundusz Polski Ład prawie 12 milionów. Pozyskanie tych środków pozwoliło nie tylko na realizację wielu inwestycji, przede wszystkim drogowych i oświatowych, ale zabezpieczyło też finansowanie inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych w 2022 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż tak krytykowany przez opozycję rządowy program Polski Ład przyniósł samorządom powiatu oleśnickiego w 2021 roku kwotę ponad 91 milionów złotych, a w bieżącym roku niewiele mniejszą. To pomoc na taką skalę dotąd niespotykana. I piąte, zmniejszeniu uległo zadłużenie powiatu. Stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 38 869 668 złotych, co stanowi 25,27% wykonanych dochodów budżetowych. Miała też miejsce spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 5 058 855 zł. Przedstawione powyżej aspekty pozwalają z satysfakcją stwierdzić, iż zadania budżetowe na rok 2021 zostały zrealizowane, a rządząca koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Samorządowego dobrze wywiązała się z podjętych zobowiązań, mimo wielu obiektywnych trudności związanych z panującą pandemią oraz tych,
które wynikały z konieczności rozwiązania różnych problemów wewnętrznych po przejęciu przez koalicję zarządzaniem powiatem. Radni klubów Prawo i Sprawiedliwość oraz Ruch Samorządowy będą głosowali za uchwaleniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania z budżetu za rok 2021 oraz za absolutorium, za udzieleniem dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za rok 2021. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu E. Szanowni Państwo, dyskusja. Otwieram dyskusję. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie dotyczącym debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego. Bardzo proszę, pan radny Jan Dżugaj. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed chwilą Wysoka Rada miała możliwość zapoznania się z wieloma informacjami. Ja również miałem tę możliwość i mam w kontekście tych informacji pytanie. Zarząd Powiatu, informując Wysoką Radę o ilości środków, które pozyskał w ramach Polskiego Ładu w 2021 roku, przywołał około 12 milionów złotych. Tak? A pani Wojciechowska w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości i samorządu, nie znam tego drugiego klubu, Ruch Samorządowy, przytoczyła 91 milionów. Proszę o wyjaśnienie tej różnicy. Dziękuję. Tak. Bardzo proszę, pan starosta Stępień. Chciałbym tutaj panu radnemu odpowiedzieć, że pani radna Wojciechowska nie pomyliła się w żadnym tutaj miejscu. I być może, że nie zrozumiał pan, albo być może, nie wiem jak tam było ujęte. Chodzi o to, że w roku 2021 powiat pozyskał około 12 milionów w zaokrągleniu. Natomiast pani radna Wojciechowska przekazała informację, że cały powiat oleśnicki, wszystkie i powiat nasz i wszystkie gminy pozyskały z Polskiego Ładu ponad 91 milionów, dokładnie 90 milionów 588 200, a w roku 2022 obecnym w ramach drugiego naboru powiat pozyskał cały, jako cały powiat kwotę 87 984 203 zł, a myśmy pozyskali jako powiat 8 550 000. Z obu naborów nasz powiat pozyskał 20 529 500 zł. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Bardzo proszę, pan radny Jan Dżugaj. Przeobywaczenie, panie przewodniczący i Wysoka Rado, ale nie wiem, jaki przyczynowo-skutkowy ma tutaj charakter informacja przekazywania Wysokiej Radzie w kontekście sprawozdania z wykonania budżetu za 2091 rok informacji o tym, ile inne gminy pozyskały w ramach Polskiego Ładu. Tylko tytułem takiego odniesienia się do tej informacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Dziękuję, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu F, podpunktu F. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 i jej przegłosowanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. Uchwała została podjęta głosami 15 radnych za, 8 radnych przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu G. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2021 rok i jej przegłosowanie.
Przechodzimy do głosowania. Pragnę przypomnieć wszystkim, że uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje w trybie jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2021 rok? Uchwała została podjęta głosami 15 radnych za, 8 radnych przeciw. Nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Dziękuję, szanowni państwo. Ja chciałem tutaj z mojej strony serdecznie pogratulować, złożyć gratulacje na ręce pana starosty dla całego zarządu. Zanim ogłoszę przerwę, chciałem oddać głos również panu staroście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za zaufanie, za to głosowanie, za tą współpracę, za te merytoryczne też uwagi, za tą dyskusję, która nas tutaj ubogacała, jeżeli chodzi o te kolejne działania, które są przed nami. Bardzo dziękuję i w przerwie zapraszamy tutaj obok do pokoiku na mały poczęstunek, małą przerwę po prostu. Także z góry bardzo wszystkich zapraszam. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zarządzam 20-minutową przerwę. Ja sobie dwie zabiorę. A idę do dziewczyn.
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, musimy małą modyfikację techniczną zrobić. Wznawiam obrady i zanim przejdziemy do punktu numer 11, chcieliśmy poprosić panią dyrektor, panią Urszulę Kozioł i jej podziękować. Szanowni Państwo, chcieliśmy podziękować pani dyrektor za to, że przez ten okres pandemii, ten bardzo trudny okres dla nas, szczególnie ja go tak wspominam, bardzo, bardzo ciężko, bo było wiele dylematów, czy sesję robimy tutaj w tej sali, czy sesję robimy w liceum numer 1, przepraszam. Pani dyrektor zawsze nam służyła pomocą, służyła wsparciem, służyła rekomendacją. To była osoba, z którą się nie dyskutowało, tylko się słuchało. I za to wsparcie pani dyrektor chcieliśmy dzisiaj pani serdecznie podziękować. Proszę pani starostwo. Tak, dziękujemy tutaj, bo to wsparcie dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców powiatu, czy też gminy mieszkańców bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, może kilka słów, bo jeszcze będę raczej długo mówić, tak już ze mną jest. Nie, bez mikrofonu, ja mówię głośno. Tak, do transmisji trzeba, dobrze. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie panu staroście, panu wicestaroście, panu przewodniczącemu i wszystkim, kochani wam, wszystkim radnym, całemu zespołowi.
Jest to ogromna przyjemność i bardzo duże wyróżnienie, proszę Państwa. Ja jestem wzruszona, ja się nie spodziewałam, że ta praca w okresie pandemii zostanie przez tylu ważnych ludzi tak mocno doceniona. Wiecie Państwo, że inspekcja sanitarna to jest taka trochę służba policyjna tak naprawdę. Mandaty, postępowanie administracyjne, decyzje, kary. To nie jest jednostka, którą się lubi, prawda? Ale okazało się, że w okresie pandemii byliśmy tą jedyną taką instytucją postawioną mocno na nogi. I mam wrażenie, tu w ocenie dzisiejszej państwa, że sprostaliśmy tym wysokim oczekiwaniom. I przypuszczam, że społeczeństwo nasze powiatowe w sposób naprawdę bezpieczny, dobry zostało fachowo medycznie zabezpieczone. Ja korzystając z tej okazji chciałam powiedzieć, że ogromną zasługą, szanowni państwo, jest ta dobra komunikacja, którą posiadamy między sobą. Wspaniała komunikacja między starostwem powiatowym, między jednostkami administracji tutaj samorządowej, całej, w całym powiecie, między dyrektorami placówek medycznych, przychodni, szpitala, dyrektorów szkół. Powiem tak, drodzy państwo, jesteście cudownymi ludźmi, z którymi chce się pracować. Nawet w okresie trudnym, takim jaką była pandemia. I takiej dobrej współpracy życzyłabym nam sobie na dalsze lata, oby nie w pandemii, w innych sprzyjających, lepszych okolicznościach. Służymy zawsze radą, pomocą, gdybyście państwo jakiekolwiek mieli problemy, czy służbowe, a nawet prywatne, to zapraszam do kontaktu i chętnie je rozwiążemy, te problemy, i państwu na tyle będziemy, ile będziemy mogli, pomożemy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to ogromne docenienie, wyróżnienie. Ja jestem niesamowicie dumna i muszę państwu powiedzieć, że to nie jest taka sytuacja codzienna w innych powiatach. Tego nie ma. Tutaj zostaliśmy zauważeni przez pana starostę, cały zespół Rady Powiatu i to jest największa zapłata. Tu nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o premię, tylko właśnie o to docenienie i o tą wartość taką właśnie dodaną, którą dzisiaj państwo nam dajecie jako inspekcji sanitarnej. Tą zasługą tej ciężkiej pracy dwuletniej to jest cudowny zespół ludzi, który ja mam. Niewielki zespół, bo łącznie z laboratorium, z mikrobiologią, to jest 34 osoby, który to zespół jest do dyspozycji całego powiatu. Więc zespół niewielki, ale bardzo ambitnych, młodych ludzi, fajnych, chcących dobrze pracować i ta praca jest dobrej jakości. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to ogromne wyróżnienie. Dziękuję państwu. Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu numer 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu oleśnickiego na lata 2022-2031 i jej przegłosowanie. Szanowni państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję i o zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju, pana Marka Rubika. Szanowni państwo, Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym, po zapoznaniu się z projektem przedmiotowej uchwały, opiniuje pozytywnie jej przyjęcie. Uchwała komisji została podjęta następującą proporcją głosów. Głosów za 5, głosów wstrzymujących się 1, głosów przeciw 0. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu oleśnickiego na lata 2022-2031?
Dziękuję. Uchwała została przyjęta głosami. 15 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się 4 radnych. Dziękuję. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu oleśnickiego na 2022 rok i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję i o zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu pana Marka Rubika. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym po zapoznaniu się z projektem przedmiotowej uchwały opiniuje pozytywnie jej przyjęcie. Uchwała komisji została podjęta następującą proporcją głosów. Głosów za 5, głosów wstrzymujących się 2, głosów przeciw nie było. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu oleśnickiego na 2022 rok? Uchwała została podjęta głosami. 15 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 13. W tym punkcie głos chciał zabrać pan starosta. Raz. Złożyć wniosek. Tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jako, że otrzymaliśmy jeszcze informację od biegłej, jeżeli chodzi o opinię w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu zespołu szpitali z siedzibą w Oleśnicy z pewnymi korektami, które są w tym sprawozdaniu, a te dane co prawda samej uchwały i uzasadnienia, one tutaj w żaden sposób się nie zmieniają, jednak sprawozdanie finansowe oraz opinia biegłego stanowią załącznik do niniejszej uchwały. I dlatego są te korekty, które nie mają wpływu na wynik finansowy. Niemniej z ostrożności, jak to chciałem tutaj powiedzieć, wnoszę wniosek o odesłanie do Komisji Zdrowia, żeby po tych korektach, które drobnych, które mają być wprowadzone, żeby się komisja wypowiedziała co do całego sprawozdania finansowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli padł wniosek ze strony pana starosty i ten wniosek poddamy pod głosowanie. Gdybyśmy mogli wprowadzić treść tego wniosku. Rada zdecyduje. Jaki jest konkretny wniosek? Wniosek jest o odesłanie projektu uchwały do Komisji Zdrowia, żeby się wypowiedziała już o tych zmianach, które zaistniały w związku z opinią biegłych. I wycofanie się. Ta uchwała nie będzie głosowana, to trafia do ocenia biegłych, to Komisji Zdrowia nie będzie głosowana. Tak. Tylko zatem, ale wynik finansowy też tego tu uspokaja, że nic się nie zmieni. Ale kwestia techniczna, żeby nie było tutaj. Projekt uchwały do Komisji Zdrowia. Zaopiniuję jeszcze raz. Teraz będą opiniować? Nie.
Tak. Tak, bardzo proszę. Panie Dzisławo, ja głos panu staroście oddam. Raz, raz. Szanowni Państwo, ja już tutaj po konsultacji, jeżeli chodzi z radcą prawnym i tak dalej, uzyskaniu takiej informacji, że dla, mówię, przejrzystości sprawy jednak niech te procedury zostaną zachowane, żeby nikt potem tego nie kwestionował. To tylko dlatego. Jakby technicznie będzie trudno to zrobić, dlatego prośba jest taka, bo oczywiście to będzie w jakiś sposób rzutowało, że jeszcze się będziemy musieli spotkać, tak, a propos samego tego projektu uchwały, ale no wolimy to uczynić, tak jak powiedziałem, po konsultacji z radcą prawnym, żeby nie było żadnych tutaj uwag w przyszłości i zachowana tutaj pełna jawność. Dziękuję, w sensie przejrzystość, przepraszam. Bardzo dziękuję. Głos chciał zabrać jeszcze pan Tomasz Kołaciński. Tak, chciałbym się zgodzić z panem starostą, żeby to przesunąć, żeby było wszystko, żeby to było lege artis, bo mieliśmy w przeszłości takie różne dywagacje i musieli inni rozpatrywać, czy wszystko gra. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zatem przejdźmy do głosowania wniosku postawionego przez pana starostę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o odesłanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatowego zespołu szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2021 do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wniosek uzyskał aprobatę za 19 radnych. Nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Bardzo dziękuję. A dla formalności proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Dziękuję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu numer 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki i jej przegłosowanie. Tak w pełni brzmi projekt. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki?
Uchwała została podjęta głosami. 18 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Tak, bo pan Wojciech Salik nie wziął udziału w głosowaniu. Pan jest nauczycielem i pan wziął udział w głosowaniu, czy pan nie? To trzeba zarządzić chyba reasumpcję głosowania w takim razie. Czy ktoś z państwa chce postawić wniosek formalny o reasumpcję głosowania? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 18 głosami za. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu numer 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest powiat oleśnicki, i jej przegłosowanie. Szanowni państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest powiat oleśnicki? Panie Wojtku, po takim posiłku. Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. 19 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto. Dziękuję bardzo. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania, tylko dla formalności. Przechodzimy do punktu numer 16, szanowni państwo. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez powiat oleśnicki, i jej przegłosowanie. Szanowni państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez powiat oleśnicki? Pan Kazimierz Gębuś jeszcze nie wysłał głosów. Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. 16 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, troje z radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Proszę o zaprezentowanie imiennych wyników głosowania. Przechodzimy do punktu numer 17, interpelacje i zapytania radnych. Przypomnę, że interpelacje i zapytania przyjmowane są tylko na piśmie. Czy ktoś z państwa chciałby złożyć interpelację albo zapytanie? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 18, wnioski i oświadczenia. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 19, komunikaty. Kto z państwa radnych chciałby coś zakomunikować? Tak, tak. To ja pozwolę sobie komunikaty wygłosić. Może już tutaj. Raz. Szanowni państwo, informuję, że 40. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się 25 sierpnia.
2022 roku, a jej tematem głównym zgodnie z planem pracy Rady będzie informacja z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność powiatu oleśnickiego. Szanowni Państwo, dostaliśmy też piękne podziękowania z zespołu szkół ponadpodstawowych z Twardogóry. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja zespołu szkół ponadpodstawowych imieniem Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze składają najserdeczniejsze podziękowania dla starosty, zarządu powiatu oleśnickiego, Rady Powiatu Oleśnickiego za wygospodarowanie i przeznaczenie środków na przebudowę bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej. Dzięki przeprowadzonemu remontowi cała społeczność szkolna korzysta z nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych pomieszczeń, hali sportowej, siłowni, szatni, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń pomocniczych. Podpisano pani dyrektor szkoły, pani Rogalska, pani magister inżynier Edyta Rogalska. Szanowni Państwo, dodatkowo z drugiej strony jest młodzież w kształcie takiego serduszka, siedzi na parkiecie. Także jeszcze raz przekazuję podziękowania. Chciałem jeszcze dodać, że wśród nas jest dzisiaj jubilat. To jest pan radny Marcin Grenda. Ma dzisiaj urodziny, także drogi Marcinie, chciałem ci złożyć życzenia, najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, radości, spokoju, zaangażowania, czego ci nie brakuje tak naprawdę w pracy, spełnienia marzeń i wszystkiego, wszystkiego dobrego od nas wszystkich. Także 100 lat, Marcin. Szanowni Państwo, jeszcze ostatni komunikat, zanim zakończymy sesję. Jest teraz przed nami okres wakacyjny, okres wyjazdów. Pewnie niedługo się wszyscy rozjedziemy. Podejrzewam, że wkrótce się spotkamy, ale jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć, to dzisiaj z tego miejsca chciałem złożyć życzenia i życzyć zdrowych, spokojnych, przede wszystkim bardzo bezpiecznych wakacji. Odpoczywajmy. Przechodzimy do punktu numer 20, zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Tak, tak, ja mówiłem, że jeszcze pewnie się spotkamy. Tak. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zgodnie z paragrafem 17 ustęp 1 Statutu Powiatu Oleśnickiego, zamykam obrady 39. sesji 6. kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego. Dziękuję wiceprzewodniczącej Rady, wiceprzewodniczącemu Rady. Dziękuję panu staroście, panu wicestaroście oraz wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji, jak i mieszkańcom naszego powiatu, którzy oglądali naszą sesję. Serdecznie Państwu dziękuję.